Tak jest. Mam I nadzieję, że słychać i widać. tak, i wszystko działa. Witam serdecznie, poforumowo. O. Po wielkim wydarzeniu, Janusz. I muszę Państwu powiedzieć, że Janusz to jest firma sama w sobie, ale zaimponował mi, kiedy patrzyłem na niego, jak działa, jak trzyma ten system w ryzach. Także to był szwajcarski zegarek, nic się nie zacięło. Żaden obraz, żaden mikrofon. Nie zresetował się żaden z przedstawiających prezentatorów rozmaitych tematów UFO. Wszyscy byli dopilnowani. Janusz był wszędzie. Ja miałem wrażenie, że nawet jak się schowam za drzewem, to on z tego drzewa runie i tam mnie dopadnie i przegoni mnie w miejsce, gdzie powinienem się w obecnym momencie zajmować. Także byliśmy zaganiani tak jak stadka, ale to właśnie widać tutaj to doświadczenie i to było imponujące. Atmosfera była znakomita. Tempo było tak duże, że zauważyłem, że część publiczności, w razie czego, siedziała, mocno pilnowała krzeseł, żeby czasami czegoś nie przegapić, bo to jedno za drugim przebiegało dosyć szybko. Także było intensywnie. Bardzo Ci dziękuję. Moje, tak, no, słuchaj, moje wejście było, znaczy tam było, moje dotarcie tam w ogóle na forum do Świdnicy było szczególnie intensywne, bo ja jednego dnia przyleciałem, już w nocy wylądowałem pod Ślężą, ale już rano musiałem być na miejscu, stawić się świeżutki, zwarty i gotowy. I wystarczyło popatrzeć na minę Janusza, że jak coś zepsuje, coś pójdzie nie tak, to koniec. 29. odcinka nigdy nie będzie. Nigdy. Ale wiesz, trzeba przyznać jeszcze, że tam na miejscu, gdzie się przespałeś, więc to pada pod wiadomo, tam jest takie fajne miejsce u Romana Chatka, to tam też już czekali na ciebie chętni, między innymi zresztą no, Zalwit, którym mieliście się poznać i odbyć całą masę nieformalnych rozmów, już też tam czuwał i parę jeszcze innych osób, więc ja się w ogóle cię podziwiam, jak ty to wszystko w ogóle przetrzymałeś. I ta No scena spokojnie, bo na sam koniec, pamiętam, jeszcze ostatnia dyskusja i debata, czyli przed zakończeniem forum UFO. Ja szukam, bo Chris, jak zawsze okupowany przez sympatyków, przez fanów, gdzieś tam zatrzymany, krzyczy, Chris, jeszcze debata. A Chris tak półgłosem, Janusz, co ty mi zrobiłeś? Czemuś ty mi to zrobił? Taki miałeś tempo. tempo rzeczywiście było obłędne. Co do Zalwita, rzeczywiście się zaprzyjaźniliśmy, mieszkaliśmy w chatce u Romana pokój w Specjalnie. pokój. A kto planował wasze pokoje, jak nie ja? No więc właśnie. I Zalwit też był moim własnym szoferem, także czuję się zaszczycony, że sam Zalwit prowadził wehikuł, który nas odwoził na miejsce zakwaterowania i z powrotem do Świdnicy, do samego centrum wydarzeń. I ponieważ ta chatka u Romana jest, delikatnie mówiąc, w oddali od cywilizacji, Zalwit żałował, że nie miał swojego wiernego leoparda, żeby tak na skróty przedzierać się prosto, nie zawracając sobie drogi z zakrętami, które tam są ostre. W niektórych ostrych zakrętach można nawet w przedniej szybie tylną rejestrację zobaczyć, swoją własną. No przepiękne oczywiście nasz masy ślęży. Ty na tym masywie w ogóle byłeś pierwszy raz, czy dziś Tak. jest. Tak, tu byłem pierwszy raz, on jest naładowany energetycznie, dlatego wszyscy się trzymaliśmy w jednym kawałku. Bardzo dobrze to Tak. wszystko wyglądało. To jest w ogóle anomalia, jest silne pole magnetyczne i słabe ze sobą przyklejone wedle takich profesjonalnych map, więc no ale wiesz, to był wir, po prostu. Tam jest miejscowość Wiry, Wirki zaraz, to też zastanawiam się, Tak, tak. nazwy wzięły, a tą parę Tak. są też bardzo blisko tych wirów, no i tam coś się tąpnęło kiedyś prawdopodobnie, bardzo możliwe, tąpnął, wiesz, jakiś meteoryt. Ja jeszcze dodam, że magia Ślęży zadziałała. Bo ja później miałem pojechać natychmiast, udać się do Rzeszowa. Ale żeby przejechać z Wirów do Świdnicy, stamtąd do Wrocławia, szukać dworca kolejowego, dotrzeć z punktu A do punktu B, byłoby to w moim stanie ówczesnym fizycznym i duchowym zadaniem bardzo trudno wykonalne. Prawdopodobnie by się udało, ale mogłoby to potrwać, kto wie, ile dni nawet, żeby się tak Żebyś przedrzeć z dotarł, tym to wszystkim i zostało. mieć to wszystko ze sobą, co tam, bo i tu muszę też dodać, że spotkanie z Państwem było czymś dla mnie absolutnie, czymś, czego się nigdy nie byłem w stanie, nie spodziewałem się w najśmielszych snach. Nie miałem pojęcia, że mam tylu przyjaciół i tylu przyjaciół przybyło na nasze spotkanie. Więc zostałem obczęstowany smakołykami, piwem, książkami, różnymi figurkami, różnymi rzeczami, sam nie wiem co. Już myślałem, że z tego wszystkiego to już nawet mój portfel oddałem, ale na szczęście miałem ze sobą
To się akurat udało. No i chciałem się przedostać do Rzeszowa i okazało się, że ta magiczna chatka Romana miała wśród swojej załogi oprócz Zalwita jeszcze pana Janusza, weterana spotkań ufologicznych, Tak jest. który prościutko do Rzeszowa jechał i Gdzie zabrał mnie ze mieszka sobą. zresztą i pracuje. Tak, zabrał mnie ze sobą, za co jestem bardzo No wdzięczny wiesz, panu Januszowi. a propos Janusza, wiesz, Janusz jest jedynym właściwie takim człowiekiem, który był na wszystkich tych, no tak powiem, no, nominowanych, zweryfikowanych w czasach z UFO. Odbyło się ich kilkanaście. Nawet potem, jak ja już przestałem organizować, to on nawet na tych przeze mnie nieorganizowanych nadal bywał. I jest absolutnym rekordzistą. I tutaj wszystko się dopasowało. I ognisko, i tak dalej. No to wszyscy są ci wdzięczni. No ile ty musiałeś zrobić tych zdjęć? Ile mam porozmawiać z osobami? Ty byłeś w stanie to policzyć? Nie, nie, nie liczyłem, ale to było fantastyczne doświadczenie. Nigdy czegoś takiego podobnego w życiu nie przeżyłem i prawdopodobnie nie przeżyję, ale to dlatego to było coś specjalnego. Tak? Dlatego Janusz, dzięki, no twoja intuicja była absolutnie bombowa, bo mieliśmy chyba komplet albo nadkomplet w Tak, to była Świdnicy. przerwa, sprzedaż biletów na tydzień przed właściwie, także... Atmosfera była fantastyczna, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Pogoda idealna, absolutnie idealna Ten pogoda. ogródek się bardzo przydał, wiesz, bo tam żeście mogli siedzieć, rozmawiać w tych konfiguracjach. Tam TVN przyjechał i nagrywał was, coś się tam siedzieli chyba z No Łukaszem, z tak. Arbitem całe tam piękne, wiesz, no ja niestety byłem na sali, musiałem pilnować, ale słyszałem, że pięknie to płynęło. No, udzielaliśmy wywiadów, także było ostro. Do mainstreamowych telewizji. Tak, no z tym, że TVN Style, z tego co wiem, to mają puścić 2,5 minuty do 3 z całości, natomiast szykują na swoim kanale, który mają, bo też mają taki kanał otwarty, takie tematy i to będzie już dłuższy materiał. Bardzo sensowni, fajni dziennikarze, trzeba przyznać. Byłem nawet tak miło, wiesz, poruszony, że tacy przyjechali. No i Świdnica, Wiadomości Świdnickie opublikowały też taki artykulik świeżo co temu, chyba wczoraj, o tym, że to się tu w Świdnicy odbyło i tak dalej. To jest ta część taka emocjonalna i taka jakby oprawowa, natomiast wiesz, bardzo ciekawe rzeczy wydaje mi się wynikły z punktu widzenia, no to, że się spotkaliśmy po 12 latach przerwy w tak dużym gronie 300, około 300 osób, to rzeczywiście jest dla nas ważne i wszyscy podkreślali, co internet internetem, ale bezpośrednio to bezpośrednio. Ta potrzeba w nas jest bardzo wielka. Natomiast właśnie chciałem też przy okazji, żebyśmy skupili chwileńkę się na tej całej warstwie, wiesz, informacyjnej, intelektualnej, bo tam po pierwsze też odbyły się zupełnie niesamowite debaty w takim składzie, no w jakim się odbyły, takich debat nigdy nie było w takim składzie na takie tematy. No i proszę ci powiedzieć, przed twoje wystąpienie, to co mnie najbardziej poruszyło z całości, bo tu dużo rzeczy ćwiczę od lat, ponad 30, ale kiedy miałeś wykład na temat plazmy, i w zasadzie cytowałeś bardzo ważną publikację Roberta Temple, prawda, na ten temat, to tam padło takie zdanie, które w głęboki sposób mnie poruszyło. Mianowicie uświadomiłeś, autor i w konsekwencji ty uświadomiłeś nas, że nie może wiedzieli, że tak naprawdę my jesteśmy nauczeni, że istnieje materia, atomy i to z tego składa się cały wszechświat. A ty mówisz, zaraz, zaraz, przecież według tego, co profesor tam Temple pisze, to w zasadzie plazma nie składa się z atomu, więc, a większość materii w przestrzeni kosmicznej to są gwiazdy, więc to są głównie plazmowe rzeczy, więc w zasadzie ta materia to jest jakiś tam mały skrawek, to są te planety. Ty pamiętasz tę frazę, co powiedziałeś, czy mógłbyśmy chwileczkę się nad tym pochylić, bo to teraz Oczywiście. wiesz, o co mi chodzi, to jest super. Tak. Tak, ponieważ wyrośliśmy w takim w świecie pewnej naukowej opinii, że wszechświat jest niesamowicie pusty. Że jest tam parę planet, jakieś są gwiazdy, jakieś są księżyce, ale w większości jest on pusty. Tej materii jest w nim bardzo niewiele. Nawet się mówi, że to jest próżnia kosmiczna, że nic w niej nie ma. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę 99,9% tego wszechświata stworzony jest właśnie z plazmy, czyli z czego to jest stworzone. Jest stworzone przede wszystkim z jonów, a więc takich nie do końca stworzonych atomów. Bo atom jest niczym innym jak z czymś zrównoważonym energetycznie. Z jednej strony mamy taką samą ilość elektronów, z drugiej protonów, one się równoważą. Tworzą dany, nie wiem, pierwiastek, metal, coś tworzą, coś bardzo konkretnego. I Robert Temple udowadnia w tej swojej książce, że tak naprawdę to, że istnieje plazma, to wcale nie jest aberracja, to jest odwrotnie. To materia jest bardzo unikalnym,
tym elementem, jaki powstaje we wszechświecie, bo tym podstawowym są właśnie te niezrównoważone energetycznie jony, które przez sam fakt naładowania są w stanie zorganizować się, być i funkcjonować w sensie dynamicznym i jednocześnie dokonać pewnej samoorganizacji, a więc uzyskać najpierw pewne zręby czegoś, co my nazywamy świadomością, a następnie już pewien rodzaj czasami nawet niezwykle skomplikowanej inteligencji, której tym ostatnim... Tak. Tak, i to kapitalnie, wiesz, przecież wpisuje się w te narracje, które pochodzą z tak zwanych źródeł nauk duchowych, szczególnie powiedzmy wschodu, prawda, gdzie cały czas się mówi, że świadomość jest tak naprawdę tym wszystkim, co jest. Materię często właśnie mówi się o pewnym jakimś zagęszczeniu światła, zagęszczeniu pewnym, oczywiście też pewnym parametrem świadomości, ale bardzo w konsekwencji wąskim. I kiedy teraz i ty, i myśmy o plazmoidach wcześniej pokazywałem pewne doświadczenia z plazmoidami, bo mamy mnóstwo doświadczeń życiowych z plazmoidami, okazuje się, że właśnie kiedy usłyszymy, że świadomość jest tym, co jest, a plazma, i też tam to wybrzmiało w twoim wystąpieniu, jest jakby właśnie inteligentna, jest nośnikiem świadomości w konsekwencji, albo przejawem świadomości, bo to jest światło przecież, to zaczyna ta fizyka, wiesz, nowa, znaczy ta fizyka twarda zaczyna tak pięknie współgrać z naukowymi, pięknymi od zawsze takimi samymi stwierdzeniami, właściwie czym jest wszechświat, prawda? Bo wychodzi na to samo, w języku jednym i drugim. Dokładnie tak, zwłaszcza, że Robert Temple to nie jest taki pierwszy, lepszy naukowiec. Jest to światowej sławy astrofizyk, który ma równie sławnych, a może i sławniejszych kolegów. Między innymi tą jego teorię sprawdził Chandra Wickramasinghe, człowiek, który zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie astrofizyki ze Sri Lanki. Genialny absolutnie autor. W którymś wywiadów zapytano Roberta Temple, ilu on w ogóle osobiście w swoim życiu poznał noblistów. No to on mówi, że on tak specjalnie dokładnie nie liczył. Mówi, 100 to bym przesadził, ale tak ponad 80 tak, znał osobiście, co z kolei sugeruje nie tyle, że się przechwala, ale to, że miał okazję i szansę przedyskutować naprawdę wyrafinowane, trudne i być może takie bardzo nowatorskie teorie z dziedziny fizyki i tego, jak jest zbudowany wszechświat. I to bardzo, tak, to pięknie wybrzmiewa i jego status, wiesz, ten, który pisał książkę, pamiętam, jedną z pierwszych książek, jaką miałem, to była jego książka o dogonach, wiesz. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że on ma aż tak naukowy, ma taki background potężny naukowy, wiesz, na dzień dzisiejszy. Łączył wtedy zaginioną cywilizację, wiedzę zaginionej cywilizacji, jednocześnie pokazując właśnie, że dogoni, w jaki sposób dogoni mogli nawiązać ten kontakt z Syriuszem, prawda? Skąd wiedzieli o Syriuszu C, bo wtedy absolutnie było, nie, wtedy kiedy on u nich był, czy jakby te wiadomości zbierał, to jeszcze wiedzy o Syriuszu C praktycznie, ona była dla nich nieosiągalna. A potem się okazało, że Syriusz C jako trzecia gwiazda istnieje, bo to jest gwiazda potrójna teraz się okazuje. I to był szok, prawda? Że w ten sposób można było inną drogą niż dzięki na przykład teleskopowi czy jakiejś innemu rodzaju fizycznej obserwacji określić, że istnieje coś jeszcze w kosmosie. My się często dziwimy na przykład, dlaczego skąd Majowie wiedzieli, skoro oni nie mieli żadnej lunety, nie mogli niczego widzieć. A jednak mieli bardzo precyzyjną wiedzę na temat ciał niebieskich w kosmosie, ich ruchu, ich fizyki, dynamiki. Także to samo robili także dogonowie, co sugeruje znów, że ten rodzaj wiedzy jest niezwykle starożytny, istniał gdzieś w dalekiej, głębokiej przeszłości, która, no nie wiem, gdzieś w czasach, gdzie no, być może istniała ta zaginiona cywilizacja, której ciągle poszukujemy, ale że to coś rzeczywiście się działo, istniało i zostawiło pewną jakąś metodę badawczą albo swoją tradycję przynajmniej. A propos tej zaginionej cywilizacji, bo tutaj oczywiście najbardziej ten temat reprezentował Łukasz Kulak, ale też wiemy, że Zalwit bardzo mocno w tym siedzi. Jeszcze jak ty, już jeszcze zostaliśmy na sam koniec, ten drugi dzień, kiedy on wyjeżdżał, okazało się po prostu, że doszliśmy do takiego wniosku, że kto wie, czy na jesieni zorganizujemy specjalnego seminarium, które by dotyczyło właśnie przyjrzenia się sprawie Atlantyda i postatlantyda, nie? Bo to jest cały czas potężna zagadka, jest duża literatura ten temat, tylko jak to się mówi, daleko poza mainstreamem. Ale to tak na marginesie, bo tam spotkaliśmy się na UFO Forum przez te dwa dni w zasadzie z dwoma takimi filarami. Jeden to było właśnie jakby referowanie zagadnień w oparciu o literaturę zachodnią, prawda? Tutaj ty najczęściej to robiłeś, ale nie tylko. I jednocześnie przypomnienie dorobku i zdarzeń z ufologii polskiej, tak?
A więc mieliśmy do pokazania chociaż fragmenty, wiesz, ludzi typu Bronek Rzepecki, właśnie pani Emma Popik, czy Robert Leśniakiewicz, gdzie pokazaliśmy, no Rysiek Kwiejtek, pokazaliśmy jakieś małe fragmenty. No i też przypomnieliśmy różne rzeczy typu polscy wojskowi, którzy też w tych sprawach mieli coś do czynienia. Więc możemy powiedzieć, dla niektórych, którzy nie mieli kontaktu z ufologią, powiedzmy lat temu 10 i więcej, oni po prostu tak naprawdę nie mieli do końca świadomości, że my tu w Polsce też łącznie z hipnozą stosowaną wobec osób podejrzanych o porwania, żeśmy to wszystko po prostu robili. Wcale nie gorzej niż na zachodnich, jak to się mówi, ufologicznych światach. Tylko czasami jest tak, że u nas, wiesz, więcej się wie o zagranicznych wydarzeniach niż właśnie o tym, co tu w Polsce zostało zrobione i pod tym względem fajnie, bo myśmy to przypomnieli jeszcze raz, chociaż w bardzo wielkim skrócie. Teraz jak będziemy mieli spotkanie, powiedzmy, widzą, bo to już poszło w świat, że i przypomnijmy 11 teraz maja w Rzeszowie, tam gdzie teraz blisko, rozumiem, pobywasz. Od 16 do 20 hotel Dwa Bratanki, ulica Kwiatkowskiego 145, 16 mamy 4 godziny taki maraton, gdzie będziemy tutaj, no głównie odsiadamy Tobie głos. Krista, tak gdzieś na razie, jak nie wiem, czy przyjedzie Arek jeszcze, prawda, Miazga, bo on tam mieszka, to ten czas tak podzielimy, żebyście mieli okazję wszystkim Krista posłuchać, ale tam też z godzinkę gdzieś zagospodaruję do tych wątków, których nie zdążyłem na UFO Forum. No i jesteśmy przed też takim ciekawym, pamiętasz tą dyskusję na koniec, czy jesteśmy optymistami, czy raczej sceptykami co do tego, że to disclosure to w ogóle będzie szło dalej, czy to się zatrzyma. Pamiętasz Tak. to parę zdań, komentarzy do tej dyskusji, bo tam nas było chyba 6 osób dyskutujących. Tak, dyskusja była rzeczywiście burzliwa, ale w gruncie rzeczy mniej więcej wszyscy zgadzaliśmy się, że to ujawnienie w formie, którą nam do tej pory serwowano, czyli poprzez bardzo poważne instytucje rządowe, przez senatorów, kongresmenów, przez specjalnych sygnalistów, którzy mieli przekazać tajemnice z głębi, z czeluści tych agencji wywiadowczych, być może do niczego nie dojdziemy. Tak jakby pozbawia nas to złudzeń, ale nie pozostawia nas samych sobie, ponieważ mówi nam o tym, że jeżeli ma być ujawnienie, to musi to być znacznie szersze niż tylko grupa agentów rozmaitych organizacji coś nam wyjawi i my to przyjmiemy na słowo i się bardzo z tego powodu ucieszymy. Okazuje się, że tych możliwości jest więcej z tego powodu, że nagle jakby poza kontrolę i myślę, że to jest taki największy sukces tej edycji ujawnienia, bo zapewne to nie jest ostatnia, są właśnie ci zbuntowani nieco naukowcy, którzy nagle potworzyli swoje organizacje, fundacje, zaczęli bardzo przytomne badania prowadzić na temat UFO, na temat zjawisk niewyjaśnionych i jest duża szansa. Mam tu na myśli oczywiście Gary Nolana, mam tu na myśli Avi Leba, mam tu na myśli panią Villoreal i paru innych jeszcze bardzo poważnych naukowców, którzy dysponują nie tylko wiedzą, ale także laboratoriami, gdzie tak, można wiele zapleczem zbadać. Naukowo-technicznym. No u nas w Polsce to z tym jest dużo gorzej, ale też powiem Ci po tym, jak zaproponowałem ten list do prezydenta RP obecnego Dudy, do jednocześnie premiera pana Tuska i do obecnego marszałka Sejmu pana Hołowni, to potem sporo osób podeszło do ten list się podpisać i nie ukrywam, mimo że ja oczywiście nie spodziewam się jakichś tam reakcji istotnych, to przywoływanie, wiesz, ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, za to, żeby ludzie wiedzieli to, co najważniejsze, żeby nie było potem wątpliwości, że po prostu my też cały czas pytaliśmy ich o to publicznie, bo ich obowiązkiem powinno być takie sprawy po prostu monitorować, więc to też 27 lat temu był pierwszy list do prezydenta Kwaśniewskiego i teraz powtórzyliśmy. Ja ten list jeszcze teraz w najbliższych dniach wystawię do tych, powiedzmy, działu petycji, pozbieramy troszeczkę, plus ci, co się już podpisali na forum UFO, tak na końcówce. Ja mówię o tym, ponieważ też warto, mimo że większość z was było sceptykami, że to niewiele da, ale wiesz, kropla drąży skałę. Zawsze będziemy powiedzieć, że to nie wiedzieliście. Jak to nie wiedzieliście? Co parę lat wysyłaliśmy do was petycje, listy otwarte i co? Wiedzieliście, bo myśmy was informowali. I kto wie, czy w przyszłości się te listy kiedyś nie przydadzą, mimo że dzisiaj nie sprawiają takiego jeszcze wrażenia, że, nie, że coś to spowodują. Wiesz, o co mi chodzi. Tak, oczywiście jestem pewien. Zresztą to było super i to było imponujące, że kopie tych listów i potwierdzenia przyjęcia masz ciągle zachowane. Pokazały się na dużym ekranie. Każdy polski prezydent taką informację dostał.
więc jest zapoznany. Ręce są czyste, sumienie też. Tak. I piłka jest w ich w ogródku. Natomiast tu też jakby pokazuje to, że jaka jest nasza rola w tym wszystkim, żeby jednak szukać tych różnych metod popularyzacji tematu z tego powodu, że jest ważny, istotny dla przyszłości tej planety, jednocześnie pokazujący, że świat, w którym żyjemy, jest nieco inny od tego, o którym udarło się mówić. Także tu jest też jak ciągle działka dla nas, ale nie należy zapominać, że te wszystkie instytucje, państwowe przede wszystkim, w teorii przynajmniej, one służą nam, a nie my im. A właśnie o to chodzi, to jest to sedno. W związku z czym, jeżeli dostają tyle podpisów, dostają zawiadomienia oficjalne, w związku z tym powinny się chociaż do tego ustosunkować. A tu niestety jedynie albo może stety jest pieczątka, że zostało to przyjęte. W związku z tym zostało w Kancelarii Prezydenckiej zaksięgowane i istnieje gdzieś w tej kartotece przepastnej. No i przypomnieliśmy, że tylko świętej pamięci prezydent Kaczyński, jednak jego biuro odpowiedziało, 2000 to było w 2006 roku, jak pamiętam, na te nasze, na te listy, lakonicznie, ale wnikliwie analizowało, było, przypomniałem to oczywiście w tej odpowiedzi, pani Błaszczak, o ile pani się podpisała, no może kiedyś w historii będziemy ją przypominać, że inna, że jedyna osoba urzędowa w ciągu kilkudziesięciu lat historii Polski, kiedy pytaliśmy o sprawę UFO, raczyła urzędowo coś odpowiedzieć. Lakonicznie, ale jednak. Natomiast wiesz, to jest taki też kapitalny motyw, ja tam się w momencie o pewnym o czym uniosłem, aczkolwiek przecież sam pracowałem na uczelni i sam wiesz, że jakby to dla mnie metoda naukowa jest absolutnie no, zasadnicza i jakby potrzebna w tych naszych badaniach, ale kiedy jeden z osób, który pracował gdzieś na uczelni, troszkę tak nas zagadnął jako środowisko, dodajcie mi jakieś tutaj przypadki, to my wam to zweryfikujemy, raz, dwa, trzy, to i będziemy wiedzieć, czy to prawda, czy też nie. Ja się wtedy od siebie uniosłem i to mocno, bo to tak wyglądało, że wiesz, że jakby no i wylałem całą pretensję na świat nauki, że koniec końców to oni są od tego, żeby szukać prawdy, mają narzędzia i pieniądze, I w gruncie rzeczy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy oni zaniedbali w sposób skandaliczny temat, do którego powinni się przyłożyć od początku, od 1947 roku. To prawda. I dlatego dziś ta konwersacja z nauką jest praktycznie niemożliwa, mimo że to są takie buńczuczne zapewnienia, że dajcie nam coś, a my to zbadamy i dowiecie się, my wam powiemy, co to jest. To okazuje się, że żyjemy tak jakby w dwóch kompletnie różnych od siebie paradygmatach. Nauka w swoim własnym paradygmacie nie przewiduje żadnej dyskusji z nikim, kto miałby jej inne zdanie niż właśnie ten skostniały system wiedzy, który opiera się na pewnych zasadach, czy raczej powinniśmy powiedzieć dogmatach nawet, dogmatach. co raczej stwarza religię z tego, a nie rodzaj czegoś, co szuka odpowiedzi. I z tego powodu ten dialog jest bardzo trudny. Z tego też powodu tak bardzo ucieszyłem się i uważam, że to brzmi dobrze, że jest kilku dobrych naukowców na świecie, wysokiej klasy naukowców, którzy nie boi się zaryzykować własną karierę. Między innymi od niego zaczęliśmy Robert Temple i paru astrofizyków, a także tacy ludzie, jak wymieniłem, Nolan, Lepp, czy tam kilku jeszcze No, innych. niektórzy, których szanowaliśmy, odeszli, jakby nie było, profesor John Mack z Harvardu, jednak tą Tak. metodę regresji stosował zgodnie z regułami sztuki i ci ludzie, którzy byli porywani czy podejrzeni o wzięcia, no byli robieni, znaczy byli traktowani zgodnie z regułami sztuki, prawda, psychiatrycznej regresji. Oczywiście, następny Stanton Friedman przecież, prawda? Albo na przykład J. Allen Hynek. No Hynek. Również naukowiec. Także mamy pewną tradycję, że są naukowcy, którzy rzucają na szale swoją karierę i być może ta tradycja, któregoś, tak jak powiedziałeś, jak kropla, ona będzie drążyć tę skałę i w którymś momencie skała musi puścić. Tutaj wiesz, też ciekawy element, bo na UFO Forum też stworzyliśmy taką możliwość, żeby ludzie z sali mogli wstać i opowiedzieć jakieś swoje przeżycia i historie. Wprawdzie sam zaproponowałem w którymś momencie, bo to było oficjalnie w programie, żeby koledzy z masywu śniegu się wypowiedzieli. Ciebie nie mogło być na sali, bo ty cały czas byłeś tam przecież w kuluarach, pracowałeś jakby rozmawiając z ludźmi, z dziennikarzami. To bym powiedział tak, że to była taka sytuacja z kolegą Rysiem, Krystianem, prawda, i tam jeszcze Mariuszem, przepraszam, Mariuszem i tym kolegą Rysiem z Sadów, tak, że oni tak byli przejęci tą rolą, żeby zdać sprawozdanie, jak było, że mieli kartki, wiesz,
I to wyglądało bardzo źle, bo ja już ich znam od pewnego czasu i Ryszka też i znam historię sadów, kiedy przed wielu laty widzieli naprawdę niesamowity obiekt. I to była taka ciekawa psychologiczna sytuacja, że oni bardzo chcieli jakby być wierni tym faktom, więc pisali sobie. Jak dałeś im kartkę i była trema, to oni po prostu dosłownie sami siebie nie mógł przeczytać, ale jak im wyrwałem na bezczelnego kartkę, tak było, wiesz, ludzie się śmiali, powiedzieli, no mów, przecież ty to przeżyłeś. I zaczął po prostu opowiadać tak od siebie, jak było. Potem następny ten młody Krystian to samo, nie? Też jeszcze z kartki, bach, zabrałem mu kartkę. Co pamiętasz? I znowu mówił, wiesz, tak od ciebie z serca. I potem pytam sali, no i co, są dla was wiarygodni? I sala, brawo biła. Bo nawet ta nieporadność w czytaniu tego całego tekstu, wiesz, i ta trema Była pokazała, autentyczna. tak, autentyczna, ale potem jak je zabrałeś te kartki, nagle się okazało, że ludzie normalnie ich rozumieją, oni normalnie mówią i są przekonywujący. Są w tym wszystkim przekonywujący. I tutaj jeszcze taka jedna sprawa, bo to tak zasygnalizuję, bo z tymi świadkami, no myśmy tam przy tym Andrzej Kaczorowski, potem były pewne reperkusje, tam myśmy cytowali różnego typu fragmenty z różnych sesji hipnotycznych, które wiele lat temu było robione na nasze zlecenie przez Andrzeja Kaczorowskiego. I też miałem telefon, nie będę mówił o kogo chodzi tutaj, ale też do czego zmierzam, wiesz, że wiele osób, które wtedy było znanych w Polsce, niektóre nie żyją, i było głośno o tym, że były porywane, często było wiele intymnych rzeczy mówionych jakby z tego całego obszaru i potem te osoby, niektóre, które jeszcze żyją, doznały bardzo wiele takiej obstrukcji, ośmieszania, nachodzenia, krzywdzenia, po prostu, wiesz, przez to, że oni opowiadali takie, wiesz, aspekty porwań, rozumiesz, o co mi chodzi, i byli, Tak. narazili się. I ja rozmawiałem z jedną z tych osób przez telefon, tak dosłownie chyba dzisiaj rano, wczoraj może, żeby nie pomylić, i powiedziałem tylko jedną rzecz, słuchajcie, wy żeście wtedy zrobili wielką rzecz. To było lat temu, słuchaj, no nawet 20, wiesz, 15, 20, żeście odważyli się mówić o waszych przeżyciach, takich z porwań, wiesz, bo to nie tylko było z regresji, to było też na jawie wiele rzeczy. Doznaliście wielu takich przykrości, ale przyszedł czas, nie bójcie się, wyjdzie jeszcze raz, środowisko teraz jest w stanie was, nie wiem, jakoś tak pozytywnie zaakceptować. Po latach, jak oni mówią, ciągle to samo, wiesz, nawet się zaopiekować, może udzielić pomocy. Już z was się tak śmiać nie będą, jak kiedyś się śmiali. Zaufajcie teraz przyszłości, zaufajcie temu, że po prostu jest nas więcej i to, co wy opowiadacie, nie jest po to, żeby się z was śmiać, tylko was dokładnie wysłuchać. Może nawet jakiejś porady psychologicznej, wiesz, udzielić, czy może ludzi jakiś tam odpowiedni wam przesłać, może jakiejś pomocy finansowej. My musimy, jak tak mówi, wiesz, Chris, tak w takich kategoriach, że powinniśmy być troszkę odpowiedzialni za tych, którym ufamy, że coś przeżyli, żeby ich wspierać jako ludzi, wiesz, a nie tylko poddawać ich takiej zimnej obróbce badawczej, tak? O, widział, nie widział, przeżył, nie przeżył, jak do widzenia, nie? Tylko to są po prostu ludzie, którzy noszą sobie wielką traumę. Noszą i nawet jeśli wydaje się, że dziś się to już poprawiło, ponieważ my patrzymy zupełnie jeszcze inaczej. Nigdy zresztą nie potępia, środowisko ufologiczne nie potępiało tego typu historii, ani też nie prześladowało ludzi, którzy je opowiadali. To wzięcia w ufologii są bardzo ważnym działem, ale spójrz, co się działo na przykład w tym całym ostatnim ujawnieniu, nieoczekiwanie. Nazwę UFO zmieniono na UAP, prawda? I co się okazało, w UAP już nie było wzięć. Nagle ten temat ominięto. W UFO są, w UAP już tego nie ma więcej. Czyli oni nadal nie chcą o tym rozmawiać. Jest to bardzo niepokojące dla nich. Nikt z oficjalnych tych różnych czynników za bardzo nie chce badać. Tym bardziej my musimy właśnie zbliżać się do tych ludzi, wspierać ich i także rejestrować ten ich przekaz. Ponieważ tego typu historii jest znacznie więcej i o tym wiemy, że to jest jeden z przejawów. Tutaj też ciekawa sytuacja w Polsce, która jakby można, jakby wiesz, tak z perspektywy właśnie tych dziesiątek lat już od tych pierwszych forów UFO, ale nie tylko. Ja tam pokazałem fragment, wiesz, wywiadu z pułkownikiem Grudmanem z 98 roku. Ale do czego zmierzam, że wtedy, w tamtych czasach, popatrz, lata 90., troszeczkę jeszcze 2000, póki żył właśnie pułkownik Grudman, wyszedł do ludzi i powiedział, co wiedział, jeśli chodzi o incydenty z UFO nad polskimi poligonami, w ogóle przestrzenią polską. Generał Czernow powiedział publicznie też nieraz, no wiadomo, na UFO Forum był i od to się mówi, powiedział, tak? Nie bał się. Potem pojawił się major Makieła, Jurek Makieła. Też dowiedział się niesamowitych rzeczy, choćby o Mierzęcinie czy o Nadarzycach, bo miał kolegów wojskowych, więc mógł dotrzeć, bo to pilot, tylko na emeryturze. Do czego zmierzam, że widzisz,
kiedy oni wszyscy odeszli, cała ta trójka, tam było więcej jeszcze wojskowych, ale nikt tak znacząco nie wyrył się w pamięci zbiorowej, wiesz, że oto polscy wojskowi mówią o UFO, poważnie są wiarygodni. My teraz nie mamy takich wojskowych. Popatrz, jaka sytuacja. Wydawało się, że ten temat narasta, że jakby jest już oczywiste, że będzie więcej odważnych, że ktoś przyjdzie i powie, tak jak oni uczciwie powiedzieli, i jaką mieli wiedzę ten temat. A teraz? Oni poumierali, wydawało być temat UFO, wydaje się być bardziej wiarygodny, a tu w wojsku cicho sza, mówię na razie o polskim wojsku. O ile w amerykańskim wyskoczyli ludzie, no bo wiadomo, czy Graves, czy tam Graves, no tak, ale oczywiście ten Fravor. Craver i tak dalej, tak, i Grasz. No A tak, teraz nagle cisza. ale Fravor widział na własne oczy, uczestniczył w tym wszystkim. Jak tu zachęcić polskich wojskowych, żeby wyszli do świata cywili i powiedzieli po prostu, wiesz, o swojej wiedzy, przynajmniej częściowo? Biała plama się. To jest biała plama i wydaje mi się, że ta biała plama może pozostać z tego względu, że w czasie dyskusji zgodziliśmy się z jednym, że że ta historia cyklicznie na temat UFO ujawnienia wybucha w Ameryce, często jest to efekt tarcia, wewnętrznego tarcia różnych sił, z których jedna z jakiegoś powodu chce tego ujawnienia, a druga bardzo mocno się przed nim broni i chce je zatrzeć w pamięci. I nie tylko, i także jako w formie dowodów. Przykładem jest ta historia z grupy admirała Nimitza, gdzie widziano tiktaka, gdzie tam jest cały balet, że w momencie, kiedy Pentagon w pewnym momencie raz ujawnia te filmiki, które zrobiono z myśliwców, innym razem mówi, że w zasadzie to nie jest do końca prawda, potem potwierdza, że jednak jest, później powołuje do życia grupę ARO z doktorem Kirkpatrickiem, która ma coś tam udowodnić, wszystko zbadać, ma mieć do wszystkiego dostęp. Grupa nieoczekiwanie buntuje się, czy raczej pokazuje, że tak naprawdę nie jest grupą, która ma udowodnić UFO, że UFO istnieje, a odwrotnie, ma zamknąć wszelką dyskusję na ten temat. Także widzimy, że tam się trą pewne czynniki i one mają dość poważne siły i możliwości do własnej dyspozycji. Ponieważ nie ma tam tak, że ktoś może w jednej chwili uciszyć drugą stronę i zamknąć temat jak raz na zawsze. To, co się dzieje obecnie, jest to tylko przerwa w rozgrywkach pomiędzy kolejnymi rundami i w tej chwili, obserwując tą scenę polityczną, znów zaczyna się powoli coś dziać. Także temat UFO odradza się, odżywa i myślę, że już w następnych programach będziemy mogli Państwu znacznie więcej opowiedzieć o tym, jakie są najnowsze historie i kto pierwszy znowu zrobił ten wystrzał i w którą stronę w tym momencie idzie batalia na temat UFO. I teraz wracając, tak, na chwileczkę do polskiej strony, ponieważ Polska czy polska armia jako członek NATO jest w bardzo złej sytuacji, ponieważ odpowiada w tym momencie przed kimś, kto jest z ramienia NATO znacznie wyżej niż dowódcy polskiej armii. I ci dowódcy polskiej armii, ażeby nie podpaść w strukturach NATO, prawdopodobnie zrobią wszystko, ażeby tego typu informacje natychmiast zablokować, by nie zobaczyły one światła dziennego. Milczenie jest bardzo smutne, tym bardziej, że mamy właśnie ten wysyp wypowiedzi w Stanach Zjednoczonych od właśnie 2017 roku, od tego słynnego wywiadu, prawda, i materiału w New York Timesie, prawda, i tych pierwszych wyciekach jeszcze, potem potwierdzonych po 2 latach przez Navy. To jednak była piękna i dużo, cokolwiek by nie powiedzieć o tych kontrowersjach, o tych wycofywaniach się, bo wiadomo, że mają miejsce, o tych milczeniach przez chwilę. Bo czasami, jak mówiliśmy o Lizondo, że tak się zachowuje raz w tą, raz w tamtą, to jednak coś było. A u nas, po prostu, tak jak powiedziałeś, jest taka totalna cichosza i znowuż mamy problem, znowuż Ameryka jest, jak to się mówi, znowuż na pierwszym planie. I wiesz, w tych dyskusjach, przypomnijmy, to była też taka dobra hipoteza, dlaczego Amerykanie są tak otwarci, Europa jest taka zasiankowa. Słuszny argument, nie, czy to zgłaszaliście, że po prostu Europa ma jednak historię, którą można nawet na poziomie twardych, jakby archeologicznych czy historycznych źródeł, nawet 2000 wstecz, a trochę więcej, wiesz, kierować. Jakaś tożsamość z tego wyrasta, jakaś historia mentalna, rozumiesz, od kolebki po dzień dzisiejszy. W Stanach Zjednoczonych jest to historia, no, z hakiem te 200 lat, kompletnie nowej cywilizacji, w gruncie rzeczy, która się uformowała, wiadomo, prawda, w jaki sposób, i to jest zupełnie inna mentalność. Ty tam mieszkasz tyle lat, tam jest jednak inny sposób podejścia do tego, co z tym UFO. No, czy to rzeczywiście jest główny powód, że oni są bardziej otwarci niż Europejczycy? No, chociażby z tego powodu, że każdy kraj wytwarza swój własny folklor. I z braku
tradycji, a w Stanach nikt nie ma, znaczy te tradycje przybyły z Europy, ale przez życie w jednym tyglu wyznaniowym, rasowym, wszystko to zaczęło mieszać się ze sobą i wytwarzać zupełnie nową, swoją własną i rodzimą tradycję. I tym wentylem bezpieczeństwa jest coś, co się wydarza, często jest niewytłumaczalne i nagle staje się powszechną własnością, jest charakterystyczne praktycznie dla całego tego organizmu, jakim są Stany Zjednoczone. I kiedy wybuchła ta historia z Roswell, historia opowiedziana przez Kenneta Arnolda, wszystkie historie, jakie przywieziono z wyprawy admirała Byrda z Antarktydy i te przypadki, które bardzo często, jak wiemy, miały miejsce nad terenem Stanów Zjednoczonych, one doprowadziły, że ten ufologiczny, ja to nazywam folklor, rzeczywiście powstał w całym swoim bogactwie. O tym się mówi. Generalnie to nie jest żaden temat tabu i w taki sposób ludzie stali się bardziej otwarci, ponieważ na wszystkich poziomach mówi się na ten temat. Pisały o tym gazety, lokalne zwłaszcza gazety. Natomiast Europa jako takie miejsce bardzo mocno zorganizowane, ułożone, w pewnym sensie wyrafinowane, kontroluje tego typu sytuacje. I dlatego powiedziałeś, że polscy piloci na przykład nie przekazują tego typu informacji albo nie mają możliwości, nawet gdyby zobaczyli UFO. Podobnie niemieccy, hiszpańscy piloci czy włoscy. To jest ta sama sytuacja. Ten system kontroli nad przekazem, nad tym, nad i nie wiem nawet jak to w zasadzie ująć, nad tym, co chciałoby się, o czym chciałoby się powszechnie mówić i w sposób taki nienapiętnowany jest znacznie silniejszy i dlatego Europejczycy są znacznie bardziej konserwatywni w opowiadaniu na temat UFO, w przeciwieństwie do Amerykanów, dla których jest to wciąż takie troszkę dziecięce zdziwienie, że coś zobaczyli, coś się wydarzyło. Do tego dochodzą jeszcze warunki, gdzie jest sporo tych instalacji wojskowych, często na dużą skalę, ponad 100 reaktorów nuklearnych i wiele miejsc wojskowych, gdzie są pociski nuklearne, które działają jak magnes. Tak, no właśnie, przyciągają to, a przyciągają UFO, tak, to prawda. Więc wszystko to razem składając w jedną całość pokazuje, że UFO spotykać się można na co dzień, niemalże właściwie. Ciekawe, że właśnie nie jest nie taki straszne UFO, jak go malują. Malują. Tych wypadków, tych w ogóle historii w ogóle ufologicznych w Polsce jest bardzo dużo. No, wspominaliśmy pracę kolegów typu Robert Leśniakiewicz, czy właśnie Bronek Rzepecki. Tutaj w ostatnich latach też dużą pracę wykonał u nas, mówię tutaj o Damianie Treli, bo przecież pisał o tych dolnośląskich książki, wiesz, takich, wiesz, tak samo jak o Podkarpaciu, Arek Mizera i tak te książki, wiesz, jakby no, one są w porządku, ale to się jakoś tak samo przebija. Coś jest w tej mentalności, że wiesz, prędzej ktoś kupi książkę o przypadkach, nie wiem, amerykańskich niż o przypadkach polskich, mówię, w Polsce, bo to jest taki problem, wiesz, mamy jakąś taką, jakiś kompleks czy coś właśnie tej zagraniczności, że jeżeli za granicą to jest bardziej wiarygodne niż w Polsce, które mogłyby łatwiej sprawdzić. Ale też jeszcze taka jedna refleksja, a druga dotyczy właśnie tej reakcji medialnej, bo ja właściwie to czasami o tym mówię, bo starałem się to udokumentować na UFO Forum w ramach tych swoich prelekcji, pokazując jak dużo mediów na początku, wiesz, lata 90. w zasadzie było otwartych na tą tematykę. Ja to wykazałem, na przykład pokazałem, że cztery unikatowe wywiady z polskim Denikenem, czyli z Arnoldem Mostowiczem, nagrane w telewizji wrocławskiej, w TVP, w ramach takiego cyklu, który tam robiliśmy, byłem zaproszony jako taki niezależny dziennikarz, robiło się. Były, wiesz, robiłem UFO Forum, te pierwsze jeszcze sekwencje wokół, to było na przykład Radio RMF FM było patronem, wszystkie lokalne media były patronem, dużo różnych było publikacji, takich rzeczowych, takich, wiesz, po prostu sprzyjających tematowi. I powiem ci, że to wszystko się fajnie, to fajnie szło, a coś po 2000 roku zaczęło coraz bardziej to się chylić i po prostu nastąpiła totalna zmiana mediów w stosunku do tych tematów, wiesz, totalna zmiana. Po prostu ich nie ma. Nawet to, że widzisz, wysłałem zaproszenia elektronicznie na UFO Forum. W tamtych latach robiłem konferencję prasową, bo wtedy był taki klimat, że przychodzili, tak? I dziennikarze z różnych redakcji. Z czasem coraz mniej. Stąd też to UFO Forum się w ogóle w 2012 roku zakończyło. Bo widziałem i wyczerpanie, jeśli chodzi o ludzi, którzy czuli się jakoś tak, jakby, wiesz, nie nasyceni, nie widzieli nowych wydarzeń. Media się stopniowo wycofywały, więc nie było tego
rozumiesz, naturalnego, medialnego napędzenia, że jest temat, że jest o czym rozmawiać. I stąd ta przerwa 12-letnia właśnie związana z UFO. Ale to, że media wtedy były obecne, a sam występowałem i pisałem w gazetach lokalnych, przecież w gazecie Słowo Polskie czy Gazeta Wrocławska, razem gdzieś 150 artykułów publikowałem w ciągu kilku lat, wiesz, przed 2000 rokiem, wiesz. Różne jeszcze inne konferencje takie z pogranicza robiliśmy, jak Giorgio Bongiovanni, który teraz będzie gościem specjalnym, to będzie na pewno wydarzenie numer jeden w ogóle w Polsce, myślę, w tych tematach, na Harmonii Kosmosu, to jak ja zrobiłem, jak on do nas przyjechał, to był listopad 99, rozumiesz, robiliśmy to ze świętej pamięci Wojtkiem Drewniakiem i profesorem właśnie Zbyszkiem Kulickim, tam u nich na Starogranicznej, to takiej konferencji prasowej, jaką ja miałem wielki przyjemność i honor zrobić, gdzie przyjechały wszystkie właśnie wielkie media, wiesz, i wszystkie najważniejsze, te duże telewizje, 90, i wszystkie najważniejsze radia i znane gazety, wiesz, i zrobimy z tego jakiś rodzaj newsów po tej konferencji prasowej, gdzie w zasadzie no, nie było nawet ataku, wiesz, wyśmiania tego, że nie tylko, że stygmatyk, ale jeszcze, że się UFO zajmuje, to już w ogóle rozumiesz, wiesz, to i oni wtedy byli w stanie, nie wiem, opowiedzieć o tym tak po prostu po dziennikarsku, jak to powinno być powiedziane, wiesz, w ramach takiego w miarę solidnego dziennikarstwa, nie chamskiego, przepraszam, wyśmiewania. Ten 99, a potem po 2000 roku coś zaczęło się tak psuć, że po prostu ich jakby nie. Jedyne, co się ostało, to nie do wiary jako program, ale to był taki program, wiesz, sformatowany dla tych ludzi po 22:30, wiesz, o co chodzi. Nie? I zawsze było tak, że pamiętam, Maciek Teodorowski to prowadził, że teraz, wiesz, że jak było zbyt mocno i twardo były dowody, że coś jest naprawdę paranormalnego czy niewytłumaczalnego, to musieli coś znaleźć, żeby osłabić to. A jak było tak, że słaby był materiał, to trochę go podkręcali, wiesz. Więc z góry była założona teza, że jak coś się dzieje, to musimy argumenty za i przeciw dać. Ale oczywiście to nie ma znaczenia, czy dana historia była naprawdę wiarygodna, czy też nie, i tak należało ją pokazać w takim formacie pół na pół, wiesz, o co chodzi. Ale się Prawda. skończyło, wszystko się skończyło, wiesz, w tych mediach. I masz zachodnie media, oglądamy National Geographic, chociaż słyszałem, że Netflix, słuchaj, jeszcze jedna sprawa, bo tu kolega mi powiedział, Netflix nakręcił film, projekt UFO, film fabularny, opierający się o jakiś przypadek z Mazur, że tam taki całkowicie popularna kwestia, jeszcze tego nie puszczali, widziałem tylko anons, tu kolega Marek mi to przesłał, który po prostu, z tego co wiemy, nikt z ufologów, serial jest już nakręcony, nikt z ufologów jakikolwiek nie był pytany, przynajmniej na razie nie wiemy, nie był pytany w ogóle, czy coś tam doradzić, czy może coś podpowiedzieć. Jakoś to zrobili całkowicie samodzielnie. Nie wiemy w ogóle, co to będzie, wiesz? Fabularna sprawa, tam na pewno jakieś dramaty, jakieś tam pytania filozoficzne z tego wyjdą. No to tak na marginesie po prostu, że jesteśmy jakby odcięci, wiesz? No więc nie wiem, z czego zupełnie to wynika. Myślę też, że przede wszystkim właśnie te popularne media w Stanach zajmują się tym, zajmują masę czasu i przestrzeni tego typu opowieściami, dlatego one wciąż są popularne, temat jest bardzo żywy. I myślę, że jeżeli właśnie Netflix, i mówi, że to jest sytuacja z Mazur, czyli rodzimy polski Netflix, Tak. będzie promował tego typu historie, no to Polska, jestem pewien, szybko dołączy do tego. Ludzie zaczną opowiadać swoje historie, ci, którzy je przechowują Pomyślę, przez że pokolenia, tak. dojdą do wniosku, że to już jest czas, aby o nich opowiedzieć, i bardzo mocno zmieni to sytuację. My bardzo często narzekamy na takie seriale jak Starożytni Astronauci, że one w jakiś sposób wypaczyły to myślenie na temat UFO, na temat zjawisk niewyjaśnionych, ale jednocześnie trzeba im tu przyznać jakby rację, że spopularyzowały tego typu myślenie i oswoiły, pokazały, że można to robić i wcale to nie jest śmieszne, jak chcą te media, które w sezonie ogórkowym wyśmiewają UFO, zielonych ludzików i ludzi, tych wszystkich foliarzy w czapkach z aluminium, prawda? Jest to zupełnie inaczej zrobione, Chris, absolutnie się z Tobą zgadzam, staram się też to oglądać i powiem Ci szczerze, uważam, że to są zupełnie przyzwoicie robione rzeczy. Nawet jestem nawet zdziwiony, że ta narracja taka wiesz, kosmiczno-ufolutkowa jest tam na tyle mocno reprezentowana przez tych głównych, jak to się mówi, takich przewodników, którzy tam jeżdżą po świecie, że jestem wręcz zaskoczony, że tak stanowczo, wiesz, wręcz się broni tych hipotez i tu jest dużo więcej plusów niż minusów, bo to zawsze w programie musi tam dojść do jakiegoś takiego typowo medialnego, wiesz, ustawki, nie, tematu, nie, trzymania w napięciu, coś tam, nie, stawiania pytań, potem te odpowiedzi, żeby było, żeby jakieś napięcie było, no wiadomo, nie, ale ogólnie oceniam pozytywnie te filmy, wiesz, szczególnie History 2 zdaje się, wydaje mi się, najwięcej tego puszcza w tej chwili z tych kanałów. No ja mało tej telewizji oglądam, więc nie jestem zorientowany, co kto puszcza. Jeżeli jest ważny nowy serial, to go oczywiście oglądam. Czy nowy film dotyczący UFO, to go oczywiście oglądam. Ale rzeczywiście
ilość tych produkcji także i w Stanach zaczyna wzrastać, a jeżeli on tworzy się je także w Europie i w Polsce, to chyba jest to dobra rzecz. To będzie raczej służyło idei i na przyszłość, i dobrze to rokuje na przyszłość. Tutaj jeszcze jeden wątek, któryśmy przedyskutowali na forum UFO, bo najpierw były oczywiście, wiesz, takie pojedyncze wystąpienia i potem była ta nasza debata. Tutaj chodzi o pewien rodzaj odniesienia się do tych, powiedzmy, źródeł, tych ludzi, tych osób, które twierdzą, że mają kontakt, czy też mają na bieżąco kontakt z istotami pozaziemskimi. Niewątpliwie jest to duże wyzwanie dla środowiska i również dla tych grup, które tak o tym opowiadają. No była sprawa oczywiście tej Tajgety. Nie wiem, czy miałeś okazję, bo akurat kiedy była Gosia Duszak, to nie mogłeś tak być na sali, ale była dyskusja. No była Mira Łużny, która też dużo sama przeżyła z takich kontaktów na poziomie mentalnym i ona mówi od lat o tym, że dla niej to jest jakby naturalne, to jest oczywiste. Ja nie pierwszy raz ją na różnych konferencjach, szczególnie u Krysi Maciąg, ona występowała i zawsze ten wątek był. No i tyle, wiesz, no powiedz, jak sobie w ogóle poradzić, wiesz, badacz, który jakby no, jest zewnętrznym badaczem, jaki miałbyś chcieć mieć narzędzia, żeby w ogóle chcieć się odnieść do tego typu właśnie opowieści, że tak, ja utrzymuję albo utrzymywałem kontakt z takimi istotami, z takimi, no przecież sprawa, wiesz, tego z Arka z Kielc, gdzie na poziomie astralnym wprawdzie był zabierany do podziemnych światów, ale te ja go znałem i nie zawiodłem się na tej jego powieści, tak też zauważyłem, że ludzie przyjęli tą jego historię w taki sposób, wiesz, to znaczy jakby zaakceptowali. On tam mieszkał, wiesz, z wami pod jednym dachem, jak to się mówi, nie wiem, czy tam miałeś okazję gdzieś go chociaż trochę już poza tym Nie. przesłuchać. Nie, nie, no. Nie. No. Jest to bardzo, bardzo trudne to, o czym mówisz. Myślę, że jedyne, co można zrobić na obecnym etapie, to przede wszystkim to zanotować w jakiś sposób, nagrać, zanotować. Jeżeli ci ludzie zaczynają tworzyć wokół siebie ruch, zaczyna to być, wiesz, bardzo niepewna historia, ponieważ tego typu ruchy to my już znamy od czasów średniowiecza, a może i wcześniej. Różne ruchy, które powoływały się na rozmaite kontakty z różnymi siłami, czy to No, najbardziej niebieskimi, czy... wydaje mi się, mamy to jeżeli przy tym jesteśmy, przecież my nie, nasze UFO forum jest tylko pretekstem do różnych takich wątków, no to mamy do czynienia z takim zjawiskiem, bo tutaj to jeszcze uważam, w sprawie Tajgety to się nic takiego wielkiego z tego nie stało, ale jak weźmiemy kwestię Raela i realia Proszę istnienia, bardzo, to jest Gruba sprawa. To jest gruba gruba sprawa. sprawa. I to pozaziemska, prawda? Dotyczy UFO albo te historie z tymi samobójstwami, czy raczej zabójstwami, kiedy czekano na Hale-Bopp, na kometę Hale-Bopp. No właśnie, do sekty. Ten, sekta Jonesa. Jonesa, tak. Prawda? Pamiętam, porażająca historia. I wszyscy wypili ten Kool-Aid z trucizną i wszyscy zginęli, dlatego że mieli przybyć jacyś kosmici na komecie Hale-Bopp. Można zrobić. Także tym bardziej trzeba być niezwykle ostrożnym w tego typu historiach. I dlatego mówię, że jeżeli już, zanotujmy je. Nie mamy żadnej aparatury badawczej ani niczego, co mogłoby w jakiś sposób uprawdopodobnić, że mamy tu rzeczywiście do czynienia z fenomenem, a nie z jakimś pomysłem, wymysłem czy manipulacją. Ale też dopuszczamy, czy dopuszczasz taką sytuację, weźmy powiedzmy Raela, bo to jest historia, która dawno temu się zdarzyła, opowiedziana. On skutecznie jakby przemówił do setek tysięcy ludzi na świecie, skutecznie przekonał je do założenia takiego prawie quasi oczywiście kościoła, chociaż to kościół formalnie nie jest. I do czego zmierzam? Czy ja mam wrażenie, tak samo jak kościół scjentologiczny w tym przypadku, to jest szersza sprawa, bo to nie dotyczy tylko istot pozaziemskich. Wzięlibyśmy jeszcze te słynne tablice, jak się nazywa ten Joseph, który założył też kościół. Mówisz o mormonach, tak? Mormona przykładowo, to generalnie mamy w mojej ocenie do czynienia ze spotkaniem z jakąś grupą istot, to nie reprezentujących bynajmniej jakiegoś szerszego spektrum, wiesz, tego naszego zewnętrznego świata, umownie mówiąc, które tutaj po prostu sobie trochę buduje takie własne rezydentury, takie własne ambasady, wziąłbym, takie konsulaty, nie wiem, takie małe państewka se tworzy w postaci jakiejś grupy osób, której się udało pokazać, zrobić manifestacje, spotkać się, potem monitorować dalej i ci ludzie stają się jakby naturalnym zapleczem społecznym, wręcz po prostu elektoratem, politycznym zapleczem dla, użyję takiego słowa, dla jakiejś pozaziemskiej grupy.
Jaka ta grupa pozaziemska jest? No, jest to dyskusyjne, a fakt, że się tylko dobrała do wąskiej grupy i ta grupa ma takie sekciarskie skłonności, to najlepiej chyba o tych, którzy tam są wyżej, nie świadczy. Ale ja uważam, że tam coś wyżej jest. Nie tylko czysta manipulacja tutaj na Ziemi, a wykorzystam ideę kosmitów, tutaj ludzie przyjdą, zarobię, tutaj zachachmęcę. Wydaje mi się, że tam coś w tym musi być, wiesz, głębiej. Co o tym myślisz? No, ponieważ żadna z tego typu organizacji czy tych sekt w zasadzie nie zaznaczyła się niczym, co byłoby niezmiernie pożyteczne czy wręcz wspaniałe i fascynujące, no to ja osobiście troszkę się trzymam od tego z daleka. Widzę to, nie tępię tego, nie przeszkadzam temu, ale tylko do momentu, kiedy rzeczywiście jest to bezpieczne dla naszej tej społeczności, kiedy zaczyna tworzyć jakiś rodzaj kultu, zwłaszcza jednostki. I mamy do czynienia z takimi bardzo niepewnymi historiami w kwestii przede wszystkim narkotyków, w kwestii seksu także i różnych innych historii dzieci, które mają być jakby nowym społeczeństwem, ale powstały, czy zostały spłodzone, czy są wychowywane w jakichś bardzo podejrzanych okolicznościach, no to siłą rzeczy nie jestem w stanie tego za mocno zaakceptować, ponieważ tu jest jakby ten kontekst kosmiczny, ale istnieją równie mroczne sekty, które tego kontekstu kosmicznego nie mają, a mają na przykład demoniczny. I Demoniczny. różnią się, niewiele się od siebie różnią w tym momencie. Tylko różnią się, że ci mają kosmitów, a ci jakichś demonów. Więc jest to dla mnie troszeczkę niebezpieczne, bardzo niepokojące i myślę, że trzeba być bardzo ostrożny w promowaniu tego typu tematów, zwłaszcza, że w całej ufologii mamy tych tematów innych, bardzo, bardzo Bardzo dużo. dużo. To właśnie dobrze o tym powiedziałeś, bo na szczęście ta różnica między społecznością, prawda, nazwijmy to umownie ufologiczną, to jest tak dość spontanicznie się formuje, ale jednak możemy postawić wyraźne granice między ludźmi, którzy właśnie są w tym dyskursie a tymi grupami, które ewidentnie można nazwać sektami, które się wprost odwołują do faktu, że istnieją istoty pozaziemskie, że kiedyś ingerowały w historii ludzkości, bo to nie są rzeczy, które by jakby automatycznie należało odrzucić z punktu widzenia pewnych ogólnych tez, tak? Że kosmici są, że byli w przeszłości świata, natomiast no, tam za tym idzie właśnie manipulacja, idzie jakieś sekciarstwo i ta, na szczęście widzę olbrzymią przepaść między naszym środowiskiem i taką zdolnością tego środowiska w zasadzie, żeby za bardzo nie, znaczy nawet jak się taka grupa pojawi, to szybko, szybko się, wiesz, zaznaczy rozdział, szybko wyskoczy coś, co nazwał tendencją do sekciarstwa i mam nadzieję, że to środowisko będzie cały czas zdrowe i zdolne do takiej krytycznej, spokojnej analizy, co się pojawia, co jesteśmy w stanie zaakceptować do dyskursu, a co po prostu pozostaje poza dyskursem, poza debatą naszą, poza tymi dyskusjami i gośćmi, których zapraszamy na nasze eventy, prawda? Tak, oczywiście. Dlatego wiesz, ja miałem kilkokrotnie rozmowy z takimi ludźmi, którzy w jakiś sposób starali się prezentować mi tą swoją drogę w tej właśnie, w tego typu grupach, na czym to mniej więcej polega. I tym takim najbardziej silnym wrażeniem, jakie na mnie zostawiali, to było to, że to wszystko oparte jest na wierze. Oni wierzą. Czyli generalnie jest to rodzaj religii. Oni nie potrzebują nic innego jak słowa swojego proroka, czy kogoś, kto ma dostęp do tego, do tej, nie wiem, innej grupy, czy tych istot, które gdzieś kogoś tam odwiedziły, czy ktoś ma kontakt. I momentalnie tworzy się taka gradacja religijna, czego ja absolutnie nie akceptuję, ponieważ nie ma to żadnej wartości badawczej, bo żeby to sobie potwierdzić, czy w tym uczestniczyć, my musimy się stać jednymi z nich, podlegać pewnym regułom, które sobie stworzyli, oddawać jakieś, być częścią jakiegoś nie do końca zrozumiałego rytuału. Tak jest. Tak. Więc, jakiegoś więc przywódcy, zawsze jakiś przywódca, rozumiesz, jakiś guru. Oczywiście. I są kręgi wtajemniczenia. Natomiast to, o co nam chodzi w ufologii, jest to, ażeby ujawnienie w tej kwestii było powszechne, ażeby wzięła w nim jak największa ilość ludzi, ażeby każdy miał w tym wszystkim podobną szansę, żeby móc sobie wytworzyć pogląd na tą sprawę i miał równie dobry dostęp do informacji, dowodów, zdjęć, ekspertów, różnych środowisk, a nie tylko jakiegoś poszczególnego, konkretnego ruchu, który bardziej przypomina zorganizowaną religię niż jakieś instytucje, która badałaby niekoniecznie naukowo, ale w sposób taki, ażeby można się było co do czegoś przekonać. Sam stwierdziłeś
tych naszych rozmowach, że no jakoś nie udało się tych kontaktowców z Tajgety przekonać do tego, żeby ci ludzie z Tajgety mogli wylądować, pokazać się nam, przemówić do nas, przekonać szerszą grupę osób, a nie tylko rozmawiać z kilkoma wtajemniczonymi, którzy mają lepsze układy z tamtym Tak, tak. kosmicznym światem. Chociaż ten argument, wiesz, który oni zgłosili w tym wywiadzie, nie wiem, czy on tam się znalazł, że nie ma tego wsparcia tej grupy poprzez jakoś fajnie zaprojektowane manifestacje UFO ze strony tych, powiedzmy, Tajgetan, które mogłyby wesprzeć pozycję tych ludzi, którzy mówią, że korespondują, ale żadnych innych dowodów na to, że korespondują nie ma, poza tym, że mamy efekty tego, jakby tej korespondencji, tak, no bo do tego się sprowadza. To takim głównym argumentem, jaki tutaj zgłosiła Gosia i Darek, to to, że szczególnie Gosia, że gdyby oni dostali tak potężne wsparcie na poziomie takich manifestacji UFO, to mogłoby to się skończyć bardzo źle dla tych właśnie ludzi na Ziemi, ponieważ to nie jest tak, że ten układ, powiedzmy, pozaziemski, on jest jednolity. Że Tajgeta i Plejadianie mieliby być w specyficznych relacjach z ludźmi, często wystają przed szereg, za bardzo się jak twierdzi, ja tylko rekonstruuję, a nie twierdzę, że tak jest, wiesz, o co chodzi, że za bardzo się wstawiając jakby za ludźmi, wychodząc przed szereg, narażają się po prostu oni sami, ale też i ludzi narażają na jakieś nieprzyjemne sytuacje. Taka jest argumentacja. Natomiast ja jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo trudny temat. Otóż, wiesz, tam mam takie skrzywienie, że wiadomo, politologiczne, że na tym etapie, to nawet już wybrzmiało tam w tej dyskusji, że niektórych już, którzy uważają, że mają kontakty z pozaziemskimi, wiesz, o co mi chodzi, którzy mają Tak, kontakty z pozaziemskimi, że oni po prostu, jakby to powiedzieć, ich już nie interesuje jakieś światełka na niebie. Bo to jest rzecz rzeczywiście taka, no przecież to jest oczywiste. I teraz tak, jeżeli by dochodziło w dalszej części rozwoju historii naszej, współczesnej, do większego zaangażowania się pewnych pozaziemskich grup w interakcje z jakimiś grupami na Ziemi, to może dojść prędzej czy później do pewnego rodzaju przejęcia, ja to tak nazwę wprost, inicjatywy przez te osoby i te grupy, które jakby od początku inwestują w to, co nazywamy realny kontakt, bo na poziomie, znaczy wiesz, teoretycznie nie możemy tego wykluczyć. Ja troszkę rozumiem jako politolog, dobra, bo to też jest uprawniony sposób budowania hipotezy. I w tym momencie, kiedy my byśmy, jako środowisko, które bada, cały czas ma dystans, na ile po prostu bylibyśmy w sytuacji takiego pełnego disclosure i ktoś będzie mówił, słuchajcie, jednak my tu jesteśmy od dawna, przy nich popatrzcie, będą manifestacje, tu będą manifestacje i wtedy może się okazać, że spora część ludzi, która nagle się przebudzi, nagle stwierdzi, o Jezu, przecież to prawda, będzie szukała takich przewodników, którzy wprost zainwestowali w kontakty pozaziemskie. Wiesz, o co mi chodzi? Ja tutaj tak stawiam taki problem trochę futurystycznie. Ale ci przewodnicy będą musieli przede wszystkim w jakiś sposób wykazać, że to oni będą przewodnikami, a nie jakaś Gosia, Tadzio i Wiesio. Powiedzą, my mamy, ale my mamy tak, że oni się boją, bo boją się nam zaszkodzić. Słuchaj, ja też mówię, ja też mam takiego plejadianina, który się strasznie boi, żeby nam nie zaszkodzić, ale my mamy piwo codziennie wieczorem. Także wiesz, mnie tego typu rzeczy czasami doprowadzają mnie do pewnej irytacji, ponieważ te scenariusze brzmią zawsze podobnie. Zawsze oni nas tak chronią, że my nie czujemy, z czym nas ochroniono. Ale przewodnicy mówią, że oni to wszystko kontrolują. I ci przewodnicy są dla mnie tymi osobami najbardziej podejrzanymi. Jeżeli są oni autentyczni, to ci plejadanie wystawiają ich do wiatru. Sprawiają, że te wszystkie osoby są absolutnie niewiarygodne, są mocno podejrzane i lepiej się trzymać od nich z daleka, ponieważ nie dają nic w zamian. Jeżeli te osoby mówią o jakichś kosmitach i tylko mówią, że tylko oni mają z nimi jakiś inny kontakt, ale cała Ziemia lada chwila będzie pod ich opieką, to ja sobie myślę, no słuchajcie, nie? Tak? Tak, oni wcale tak nie mówią, jak się temu bliżej przyjrzysz. Ja tylko po prostu ekstrapoluję jakby tą sytuację dzisiejszą, która może ulec rozwojowi, wiesz, na przyszłość i mówię, że
Bo tak, my rozumujemy cały czas, ja przecież też tym jestem, w taki sposób. Oto po prostu badamy, badamy, badamy. Mamy dystans, dystans, dystans. Nigdy do końca nie wiemy, co jest prawdą. Bardzo dobrze mamy metody naukowe i tak dalej, nie? Bo tak jak nauka ma metody naukowe, minęło kilkadziesiąt lat i po prostu ta akademicka nauka, to oficjalna i jest po prostu i wiadomo, w czarnej jakiej części ciała, tak? Jeśli chodzi o ten temat. Bo przez to, że ma tą metodologię, przez to, że ma ten dystans, do tego lęk, prawda? W konsekwencji oni nawet nie liznęli tego tematu, mówię o jawnej nauce, po prostu są de facto skompromitowani i jak przyjdzie co do czego, to mało kto będzie ich słuchał w tych sprawach związanych z kontaktem z istotami pozaziemskimi, bo cały czas mam z tyłu głowy, wiesz, przejście od tej teorii badawczej, od praktyki badawczej, że przyjdzie nam w którymś momencie przejść do praktyki bezpośrednich kontaktów, prędzej czy później i ta historia z UFO wtedy wcale się nie skończy, ona się tylko radykalnie zmieni, to już nie będzie UFO, tylko to już będzie polityka, taka egzopolityka, w jaki sposób z tymi pozaziemskimi i wchodzić w relacje, a kto jest kto, a on jest za tym, a za tamtym. Zacznie się to piekło takie, które jest na Ziemi jeszcze bardziej, bo wciągniemy w to, będą wciągnięte w to oczywiście oceny i wartościowania, która grupa, Plejady niedobre, dobre, a może Arturzy, Arturianie, a może jeszcze inni, wiesz, to już jak się temu przyjrzysz na pewnym poziomie, bo są różne poziomy, wiesz, dyskutowania o UFO i ufonautach w internecie, wcale nie ma takich praktyków i ludzi, którzy my po prostu coś tak oceniamy, tylko jedzie już jakby taką pewniachą, tak, o to są Arturianie, to są tamci, a my tu będziemy z tymi albo tamtymi, wiesz, rodzi się taki rodzaj, wiesz, politycznej świadomości, która będzie się, wiesz, miksowała pozaziemskie znaki, że tak powiem, czy markery typu tam właśnie Arturianie, Blejadianie, tam reptilianie i tak dalej i zacznie się to piekło dziać tak czy inaczej, wiesz, dlatego my jesteśmy w jakimś sensie skazani, disclosure to jest otwarcie puszki Pandory w konsekwencji, wiesz, to nie będzie, ja nawołuję do disclosure z jednej strony, a do drugiej strony wiem, jaki to będzie ciężki dla ludzkości orzech do zgryzienia. Tak, ale z jednej strony mamy, tak jak mówisz, naukę, która się kompromituje, ale przecież sami wymieniliśmy tam grupę osób, którzy coś w tym robią i są jakieś ewentualnie szanse. Natomiast wśród tych proroków, kontaktowców, którzy mają różne grupy znajomości i kółka zainteresowań, jest ciągle ta sama śpiewka. Oni ciągle tylko coś obiecują i przed czymś przestrzegają. Przed czymś strasznym, nawet nie mówią, co by się takiego strasznego zdarzyło, gdyby wreszcie w jakiś sposób przekonać się, czy oni chcą, czy mają rzeczywiście ten kontakt, czy nie. Nie dają żadnych szans, tylko za każdym razem każą wierzyć. O, jak uwierzycie, Jezus to samo mówi. Uwierzcie, a będziecie zbawieni. Była czysta, żywa religia. Dlatego patrzę na to z dużą dozą podejrzenia i myślę, że jeżeli skupilibyśmy się na UFO właśnie pod tym względem, to być może temat UFO będzie kompletnie stracony, ponieważ na pewno w którymś momencie pojawią się bardzo charyzmatyczni kapłani, którzy powiedzą: Panie Januszu, pan to już swoje zrobił, pan się zajmie, nie wiem, tam pomidorów nasadzi w Sobótce. Bo to będą ludzie, którzy zorganizują ruch religijny i nie da się im w tym momencie niczego innego, i kogo innego do tego przekonać, jak tylko poprzez wiarę, a nie poprzez doświadczenie jakieś, I prawda? tutaj no, w zasadzie to poparłeś jakby to moje myślenie, bo pokazałeś, nazwałeś to najszerszy, pokazałeś to, że może to nawet przybrać quasi-religijną formę. Czyli te relacje między pozaziemskimi grupami mogą przybrać quasi-religijną formę, ponieważ do tej pory, jeżeli weźmiemy Stary Testament i starożytne czasy i tych starożytnych kosmitów, to oni wszyscy byli odbierani w tych kulturach ludzkich właśnie jako bogowie, prawda? Gdzie byś nie zobaczył, to są kulty, to są różnego typu elementy i oczywiście część tych kontaktów, powiedzmy, ma charakter czy z istotami demonicznymi, czy astralnymi, bo już też nie wnikam, ale po części z czysto fizycznymi, z czysto fizyczną technologią i wtedy po prostu ludzkość widziała ich jako bogów. Teraz, kiedy przyjdzie nam po raz kolejny, wiesz, zetknąć się, jak to się mówi, tet a tet z tymi różnymi pozaziemskimi grupami, to się może w niektórych przypadkach rzeczywiście w kult religijny obrócić. W innych przypadkach zaciekłą, wiesz, nienawiść i obawę i lęk, będziemy do nich strzelać, bo to, jak weźmiesz na przykład środowiska chrześcijańskie, prawosławne szczególnie, czy protestanckie, to tam się definicja tego UFO nie zmieniła. To jest definicja, że to jest ekspresja demonicznych sił, które to demoniczne siły prawdzie pochodzą ze świata niewidzialnego, czy tak w naszym języku niefizycznego, ale mają tą zdolność wpisania się, czy materializowania się w naszym świecie. I w związku z tym UFO niewątpliwie może mieć parametry jakiejś tam materialności, ale to jest taka materialność tylko chwilowa, wynikająca z, że demoniczna siła potrafi się też tutaj zmanifestować i zmanipulować ludźmi.
I to też trzeba wziąć pod uwagę, że taki właśnie stosunek będzie do czasami zupełnie istot, które wcale aż takie nie są. No mamy cały czas mnóstwo pracy wyjaśniającej. No, zdecydowanie, ale nie możemy powielać tego samego Nie, nie, oczywiście. cały czas w kółko, że co, że tak jak w Starym Testamencie, Henoch mógł sobie spacerować z tymi przybyszami skądś, tymi pozaziemskimi, że Ezechiel tak samo mógł, a potem już nikt więcej nie mógł, nikt tego nie widział. Wszyscy już musieli wierzyć tylko i wyłącznie jakieś bardzo abstrakcyjne symbole, które przerodziły się w religię kapłanów i system generalnie ucisku i wyzysku. Mamy, patrząc na przykład na obecne, to co się obecnie dzieje, sam wspomniałeś, Raelian. Lada chwila to jest bardzo potężny ruch. My nazywamy to sektą, ale to jest potężny ruch, jest tam mnóstwo ludzi, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo fanatyzmu. Mormoni chociażby, to jest wielu milionów ludzi. Również na podobnej zasadzie oparte, wszystko jest to oparte i również gdzieś ta myśl abstrakcyjna pochodzi spoza Ziemi, tyle że tych istot nie widać, tego kontaktu nie widać. Nawet nie wiadomo, mówi się, że oni są groźni, ale w jaki sposób są groźni? Że niby, że co nas zrobią? Nas zjedzą, czy nas pozamykają w klatkach? Nie. Czyli chodzi o coś zupełnie innego. Także myślę, że współczesna ufologia, to co powinna wypracować pewien rodzaj metody, która omijałaby błędy popełnione przez religię, czy popełnione przez sztywną akademicką naukę. I znalazła jakiś sposób, który przynajmniej pokazałby kierunek, jak można weryfikować coś, co można zakwalifikować za zjawisko, które reprezentuje UFO, a coś, co jest przejawem zupełnie czegoś innego, przejawem na przykład różnych historii paranormalnych, których mamy pełno dookoła siebie, a których źródło jest absolutnie ziemskie. One nie pochodzą z kosmosu, są stąd, były jeszcze tutaj przed ludźmi na tej planecie. No, pełna zgoda, Chris, ale tak czy inaczej wracam do tego wyzwania, przed jakim staniemy prędzej czy później, właśnie w związku z tym, co przypomniałeś o tych grupach typu Ralianie, czy Kościół Scjentologiczny, czy znaleźlibyśmy jeszcze parę takich właśnie, jeszcze jak Mormoni, czy inne grupy, gdzie ewidentnie mamy do czynienia z jakimś kontaktem. Znaczy, może w przypadku Kościoła Scjentologicznego to jest trochę inaczej, ale tutaj Ralianie czy Mormoni to jest bardzo wyraźny ślad jakiegoś kontaktu z jakąś grupą pozaziemską. I tak bym powiedział, powinniśmy, nie wiem, czy ja Cię dobrze usłyszałem i zrozumiałem, bo ja bym też tak to postulował, może tylko źle się zrozumiałem, że powinniśmy wypracować metodykę, właśnie metodykę oceniania, metodykę, wiesz, pracy naszej w stosunku do ludzi, którzy nie mają takich skłonności, powiedzmy, sekciarskich, a twierdzą, że utrzymują kontakt z jakimiś istotami pozaziemskimi. Ponieważ my nie możemy wykluczyć, że takie kontakty ludzie mają, bo to jakby byłoby nienaukowe wykluczyć coś takiego, prawda? Wykluczyć przecież nie wykluczamy. No oczywiście. Musimy do tego podchodzić z jednej strony z rezerwą i z dystansem, ale z drugiej strony też z takim jakby nastawieniem, tak, ale przecież to może mieć miejsce. To jest coś takiego, jakby jak przyjechali biali, prawda, Kolumb i potem po nim następni, wiesz, i podbijali tą Amerykę, prawda, i środkową, i północną, i tych Indian, i tak dalej. No to wiesz, to po prostu to była realna, twarda rzeczywistość. Ona powodowała, że myśmy skorumpowali jako biali też w sumie bardzo wiele nacji, tak? Podbiliśmy i skorumpowaliśmy, tak? To nie były teorie o tym, że jacyś biali bogowie przyjadą, są czy też nie ma, tylko pewne imaginacje, które miały niektóre plemiona, powiedzmy w Ameryce, które były takie, że kiedyś rzucą bogowie. Przecież stąd się brała, i to dużo jest relacji historycznych, taki rodzaj braku oporu przeciwko właśnie tym przybyszom nas z Europy. Ponieważ uważano ich, że to są bogowie. To było pokłosie kontaktu sprzed tysięcy, może no, tysięcy lat, tak? A tu ktoś przybywa, niby przyjaciel, a tu się okazuje, że no, to przyjaciół tu już nie było, tylko podbija. I więc coś się stało faktem. Pewien mit historyczny czy religijny, quasi religijny tych plemion ze starożytnych czasów utrzymywał ich często w sytuacji, w której oni byli bezbronni, bo wierzyli, że ci biali, co przybyli łodziami, to są po prostu jacyś bogowie, tak, z dawnych czasów. No a wiadomo, jak wyszło, co wyszło. Ja w tym kontekście mówię, wiesz, Chris, że jakby żebyśmy też byli trochę przygotowani do tego, w jaki sposób nam się pokażą teraz te różne grupy.
bo się mogą pokazać i nawiążą kontakt z takimi, a nie innymi ludźmi. Może już nawiązują, a porwanie, a jeżeli weźmiemy pod uwagę porwanie na masową skalę, miliony, miliony ludzi na świecie według mnie było porwanych, to pytanie, co jest z tymi ludźmi, wiesz, po co to zostało zrobione, implantowani, jeszcze namnożyli różnych, ja przyjmuję to do wiadomości, że tak może być, wiesz, hybryd, czy istot, które, no, wiadomo, z naszym materiałem genetycznym, to po coś zostało zrobione, to jest niestety polityka i z tym ktoś może wyskoczyć, tak? I my musimy do tego mieć też taki, no co my z tym zrobimy? Ja tylko powiedziałem jedno, ja to mam głęboko jakby w sercu, mianowicie my cały czas, ja też czuję, że to masz, że cały czas potrzebujemy jednego. My reprezentujemy ludzkość. My jesteśmy ludzkością i chcemy, żeby nas traktowano podmiotowo i chcemy definiować swój stosunek do tych pozaziemskich różnych grup czy innowymiarowych, tak jak uważamy za stosowne. I musimy się domagać, żeby ten zewnętrzny świat zaakceptował tą naszą suwerenność. Tak. I to z kolei, co ja postuluję i co może ja też w jakiś sposób niezbyt czytelny wyartykułowałem, jest to, żeby sposób badania fenomenu był otwarty i dostępny dla wszystkich. Żeby nie był ekskluzywną domeną kogoś, kto ma lepsze układy, kto ma lepsze narzędzia, kto jest w jakimś specjalnym klubie, który ma dostęp. A ponieważ żyjemy na tej samej planecie, i jako ludzkość stykamy się z tym fenomenem, żeby to właśnie to, ten nasz, nasza wiedza na jego temat była w równym stopniu dostępna, a nie miała swoich wodzów i przewodników. Jeżeli stworzymy sobie wodzów i przewodników, przepadniemy, bo ktoś w którymś momencie przejmie tą całą narrację, tak jak to widzimy co jakiś czas w kręgach politycznych, i będzie usiłował nagiąć ją do swojego własnego punktu widzenia. I odejdziemy kompletnie od tego, co poszukujemy. I to jak najbardziej, ale popatrz, jesteśmy w takiej sytuacji, to też taki kolejny dylemat, bo z jednej strony jesteśmy strasznie ostrożni, nawet krytyczni wobec tych ludzi w tym naszym cywilnym ruchu, którzy twierdzą, że powiedzmy utrzymują kontakty i jesteśmy skłonni być bardzo podejrzliwi, znaczy jedni mniej, drudzy bardziej, to jest różnica zdań, a z drugiej strony wiemy, przecież wiemy na 100%, że tajne grupy w establishmentie amerykańskim, czy rosyjskim, czy chińskim, no ale najbardziej wiemy o amerykańskim, że my wiemy o tym Deep State, wiemy o tym po prostu, że doszło tam do jakichś dealów, tak? O jakichś paktach, tu bardzo możliwe, że mówiło się o tym tam, że prezydent Eisenhower, czy potem jeszcze. Więc krótko mówiąc, mamy do czynienia z już dawno zawiązaną współpracą pewnych grup ziemian, oczywiście związanych z wojskiem, służbami, gdzieś tam głęboko zakonspirowanych, z jakimiś pozaziemskimi po prostu grupami, oni już uprawiają politykę. Dlatego ja nieraz tak mówię i tak ja bardziej życzliwym okiem patrzę na te wszystkie sytuacje w ruchu cywilnym, gdzie ktoś mówi, że ma kontakt, że jest jakaś kontakt, dlatego że mówię, dobra, no to tamci rządy mają kontakty, rządy się dogadali z obcymi, nie sądzę, że w naszym interesie, a my tu co, zwykli ludzie nie mamy prawa do kontaktu z IT? Wiesz, o co mi chodzi? Teraz, żebyś mi zobaczył tutaj jakby ten kontrapunkt, no to ja wiem, że niektóre z tych kontaktów ludzi z nimi mogą być równie podejrzane, ale przynajmniej są, wiesz, w świecie naszym, a oni tam i ci ludzie nie ukrywają tego, że mają te kontakty, piszą, opowiadają, my możemy być krytyczni, są odważni, robią to, mogą nas chcieć oszukać, a może mówią prawdę, a tam po prostu na razie nas oszukują, po prostu ukryli się i mają deal, tak? I zobacz. Dlatego dałem ten postulat otwartości. No wiem, ja to się też. Jeżeli ci, co mają kontakty, pokażą nam ten swój kontakt i nauczą nas tego kontaktu, wówczas sprawa jest jasna i oczywista. Wystarczy tylko tyle, a nie żeby Gosia i Wiesio byli tylko wybrańcami, a cała reszta będzie przez nich się dowiadywać. Ale wiesz, to też tak z Tak tego, co jest. wiem, zależy, kogo masz na myśli, lepiej nie stygmatyzujmy personalnie, ale wiesz, tutaj na przykład są zapowiedzi, że tu więcej osób mogłoby wejść w taki kontakt. To nie jest tak, że to jest zawarowane tylko dla dwójki osób. Tam ponoć, jeżeli już wracamy do tej gety, to tam tych ludzi było dużo więcej, wiesz, i oni się po prostu z różnych powodów wycofali. Również z takich, że jak zaczynają mówić o takich rzeczach publicznie, to zaczyna się wobec nich hejt, wiesz, jednak pewna dezaprobata. I to jest duża cena, którą trzeba zapłacić za to, że jesteś normalnym człowiekiem, wiesz, no żyjesz i masz teraz mówić takie rzeczy, że utrzymujesz z kosmitami jakąś relację, już nie daj Bóg przez internet, bo to już była jakaś katastrofa i śmieszne, i po prostu już jesteś nacenzurowanym, wiesz. To są bardzo poważne takie problemy, wiesz. To nie tak łatwo wejść w rolę tego, który przekazuje informacje od, powiedzmy, dobrych kosmitów, bo ani on nie ma pewności, że są dobrzy, a tym bardziej ludzie są jeszcze bardziej podejrzliwi, że z czym mamy tu do czynienia. To jest trudny chleb. No więc, dlatego jeszcze raz mówię, to chyba jest
oczywiste, jeżeli ktoś, udało się komuś nawiązać taki kontakt. Pierwszą rzecz, jeżeli coś od niego chcą kosmici, to on również powinien chcieć czegoś od kosmitu. To jest to, żeby go nie wystawiali na śmieszność, nie wystawiali go na niebezpieczeństwo, żeby umożliwili innym podobny kontakt na równych prawach. I wtedy mamy coś oczywistego. W innym przypadku zawsze będziemy mieli sytuację bardzo mocno podejrzaną, bardzo mocno niepewną. Masz rację. Przepraszam. Tak, nie. I w którymś momencie też w którymś momencie może to się właśnie potoczyć tak, jak będzie, jest ta droga realian. Kompletnie poza kontrolą w sferę bardziej kryminalną. Mamy takie dwa przykłady, wiesz, ludzi, którzy twierdzą, że mają kontakty z tymi istotami pozaziemskimi. Tutaj mówię o Simonie Parksie i o Greeru, bo akurat tych sobie wybrałem, bo tych tak Tak. trochę nie kojarzę. Ten Simon Park, ja nawet kiedyś robiłem dzięki Danusi, wiesz, Szarmie Świętej Pamięci wywiad z Simonem Parksem, to już było dawno temu, według mnie to już kilkanaście lat temu. On tam gdzieś nawet był radnym miejskim, gdzieś tam w jakimś niedużym mieście w Wielkiej Brytanii, ale też pamiętam, no wiesz, i to była taka historia, sam wiesz, no, że on utrzymuje, ale potem jego zaangażowanie, mówię o Simonie Parksie, wiesz, sprawę Trumpa i tej całej kampanii wyborczej Trump kontra, wiesz, Biden, te wszystkie historie, które między innymi Simon Parks opowiadał, już takiego ziemskiego trochę jakby perspektywy tej walki z tą zwierzęcą, no to one legły w gruzach, tak? Te wszystkie zapowiedzi, te wszystkie jakieś takie, ja byłem nawet zszokowany, że te białe kapelusze, to wszystko, że Simon Parks jest czymś takim, natomiast Greerem, bo ty tam siedzisz, to wszystko jeszcze szczytujesz na dużą skalę. Greer przecież mające swoje takie, nazwijmy, ogniska i patrole po naszemu UFO, jakie tam organizuje, no ma te latające światełka. Wiemy, że on twierdzi, że on gdzieś tam od jakiegoś czasu ma kontakt z jakąś, nie wiem, istotą czy grupą pozaziemską. Czy to się broni, rozumiesz, ale czy to się broni w twoich oczach, że oni tak mówią? To nie jest takie proste to obronić, według mnie. Tak, ale to, co robi Greer, zwołuje co jakiś czas takie spotkania z grupą, dużą grupą osób z rozmaitych środowisk. Dochodzi wówczas do jakiegoś kontaktu, coś się pojawia. Jest to coś absolutnie niezwykłego. I praktycznie za każdym razem się to udaje. Czyli, tak jak bardzo jest to trudne, czy w pewnym sensie ułomne, Greer jakby daje ten krok do przodu. Mówi, chcecie zobaczyć? Wszyscy na to patrzymy. Mi się bardzo, bardzo mi się to podoba. I nie niesie to ze sobą żadnej ideologii. On mówi tylko, proszę, to jest coś, czego wytłumaczyć nie jesteśmy w stanie. Ale to coś pojawia się. Tylko dlatego, że istnieje jakiś rodzaj protokołu, który on stosuje, który jest intrygującym protokołem. A żeby móc spróbować nawiązać tego typu kontakt i ściągnąć to coś, tę kulę światła, w miejsce, gdzie jest spotkanie tych ludzi. Niekiedy dochodzi do tego, że te kule światła przenikają tych ludzi. Te kule światła są filmowane przez uczestników takich spotkań. Także nie jest to coś w rodzaju halucynacji zbiorowej czy czegoś w tym rodzaju. To wszystko widać i jest rejestrowane na filmach. Co jakiś czas spotyka się Greer z gwiazdami muzyki, celebrytami różnymi. To są takie sesje bezpośrednie pomiędzy nimi i wtedy też pojawiają się dziwaczne obiekty, które da się sfilmować. I ci celebryci to wszystko pokazują później na swoich tam kanałach, czy w tych swoich grupach, gdzie spotykają się ze swoimi fanami. Greer próbuje rozmaitych metod i rozmaitych sposobów, ażeby ten proces ujawnienia, który rozpoczął w 1993 roku, ten proces oddolny, który mnie osobiście się bardzo podoba, ponieważ omija wszelkiego rodzaju służby, nie jest wyjątkowy, nie jest ekskluzywny, tylko i wyłącznie dla pewnej ścisłej grupy. Ma być czymś, co jest dostępne dla wszystkich. Robi to konsekwentnie i jak się okazuje, co jakiś czas te bardziej takie krzykliwe czy efektowne formy ujawnienia upadają, powstają od nowa, a jego trwa nieustannie i cały czas. Także coś w tym może jest. I może trzeba po prostu zwracać baczniejszą uwagę. Nie, może nie chcę przez to powiedzieć, że jedynie Greer ma dobrą drogę, ale jest to droga w jakiś sposób skuteczna, przede wszystkim bardzo konsekwentna w tym, co właśnie on robi. Powiem ci szczerze, że mnie osobiście to właśnie się wydaje za pewien rodzaj wzór, bo postępowania, bo jeżeli tak też spojrzałbym na niego, no trudno mi tak wejść jakby w jego pole mentalne, ale tak na intuicję to mówię w ten sposób, że wiesz, jak pamiętam tą jego pracę, jaką wykonał
w latach 90., by w 2001 zrobić tą słynną konferencję, prawda, w tym Club Press w Waszyngtonie. I potem jeszcze ciągnął tą robotę przez spory czas, tak? W którymś momencie zobaczył, że zrobił wszystko, co mógł, i ściana, że tak powiem, stoi dalej. On już nie mógł nic z tego robić, a jednocześnie mógł pójść tą ścieżkę właśnie tą indywidualną, oddolną, przestać się zajmować przekonywaniem establishmentu, że to jest prawda, no bo zrobił, co mógł i wyszło, co widać, tylko zabrać się po prostu z ludźmi, zwykłymi, normalnymi ludźmi, prawda, spośród tam Tak. kogoś zna i mam kontakt, przychodźcie, zobaczcie od tej strony. Mi się to podoba, że on tak zrobił i co najważniejsze, że oni mają taki respekt i ten cały protokół, to on się liczy. Protokół tam, dla mnie to tam jest taka najbardziej w sumie prosta w tym wszystkim rzecz. Liczy się intencja i pewien szacunek, który musi mieć w jakiejś grupie pozaziemskiej, że oni mu jednak puszczają, że tak powiem, te znaki. To jest tak samo, jakbyśmy wzięli historię objawień, weźmy tą Fatimę, bo ona jest taka najbardziej oczywista i wiemy, że to za tym wprost na poziomie fizycznym stało UFO, to tam też przecież był pewien rodzaj pilnowania, żeby odbywały się te sesje wizji systematycznie, tak? I się odbywały systematycznie. Raz się nie odbyła, już nie pamiętam, to chyba w sierpniu, bo policja zaresztowała tą trójkę, prawda? Hiacyntę i oczywiście tego Franciszka no i najważniejszą tą Lucję. A tak to się potem po prostu, wiesz, odbyło to później, w innym terminie. Więc jest jakiś rodzaj monitoringu i prowadzenia jakby tej historii, prawda? Jeśli chodzi o danych ludzi wybranych, że ty możesz coś zobaczyć nadzwyczajnego. Ale u Greera to mi się bardzo podoba. Simon Parks dla mnie jakoś tak zupełnie się rozpłynął, wiesz, jeszcze przy tej całej obecności w kampanii Trumpa, zupełnie, jak ty na to Tak. patrzysz. I te zniknięcia, takie właśnie rozpływanie się w tej rzeczywistości, tak jak powiedziałeś, często są efektem działania bądź ignorowania tego typu osób przez media. Dlatego, że o ile Greera, my wszyscy znamy i o nim nie zapominamy, ale Greer prowadzi swoją kampanię bardzo, bardzo długo. Jest niezwykle konsekwentny. Nakręcił kilka pełnometrażowych filmów, które ciągle krążą na różnych stacjach, są do obejrzenia. Wszystkie są wspaniale i profesjonalnie zrobione, co pokazuje pewną renomę w jego tym działaniu. Ale nie trzeba zapominać, że w zeszłym roku, w sierpniu, Greer również po raz kolejny usiłował zwołać taką konferencję prasową w tym samym klubie prasowym w Waszyngtonie. Rzeczywiście ją i udało mu się to zwołać. Sprowadził na tą konferencję kilku interesujących ludzi. I media tego nie pociągnęły dalej. Nikt o tym nie wiedział praktycznie. A jeżeli ktoś wiedział, nikt o tym nie mówił i nikt o tym nie pisał. Teraz interesujące jest to, że wiele tych ufologicznych podcastów również o tym nie wspominało, że coś takiego się w ogóle odbyło. Co pokazało pewien taki ostracyzm wobec osoby Greera i próbę wyeliminowania go z tego całego ruchu ujawnienia. Sam to I zauważyłem to do czasu. tak, i to też trzeba zawsze brać pod uwagę, że między innymi stąd taka moja reakcja na tych rozmaitych proroków, czy ludzi, którzy utrzymują, że mają bezpośredni kontakt z kosmitami, że po prostu tego typu ludzie mają dużą łatwość przejęcia tego ruchu dla siebie, manipulowania nim. I dlatego właśnie trzeba uważać na to, w jaki sposób się to wszystko rozwija. Jeżeli jedna opcja zaczyna dominować nad całą resztą, to znaczy, że mamy przed sobą niestety, ale manipulację. I tutaj trzeba złapać głębszy oddech, żeby zobaczyć, dokąd to doprowadzi. Też oczywiście z domu zgadzam, jednocześnie wracam do tego Greera, bo sam wtedy właśnie zauważyłem przed kilku, nie wiem, może miesiącami czy tygodniami naszych rozmów, kiedy mówię, zobacz, tutaj Grasz, tutaj właśnie Favor, tutaj Lizon, a tu tam jeszcze, a tu dziennikarze, tu Klas wraca na rynek, wiesz, wszystkich tych pokazują, natomiast tego Greera praktycznie właśnie nigdzie nie widać. Jeszcze jak ty o tej konferencji, to ja nie kojarzę, jak taka była i odbiło się bez echa, była bez echa. To jest zupełnie świadome, wiesz, takie blokowanie. Ja ci powiem, na przykład na własnym przykładzie bym ci powiedział, że ponieważ tutaj w Polsce no trochę jestem tam rozpoznawalny, jeśli chodzi o UFO oczywiście, tak? Ale od kiedy, wiesz, wyszła sprawa covidozy, tak? I ja się bardzo zaangażowałem przeciwko covidozie. A zawsze byłem taki antysystemowy, więc ta COVID-19 była takim, wiesz, no, takim bezpośrednim starciem z systemem, gdzie się chodziło się na, wiesz, na
protesty, gdzie pojawiła się właśnie taki, ta postać Jurka Zięby, który by wystarczyło go puszczać zbyt często i też cię dopadali, tak jak jego dopadli. To nie dotyczyło UFO oczywiście, tylko oczywiście sprawą wiadomo, jakich wiesz, że w którymś momencie, jeżeli my jesteśmy trochę tak ewidentnie przeciwko systemowi i albo poza tym systemem, to zrobi się bardzo wiele, żeby taka osoba po prostu nie istniała. I lepiej pokazywać ludzi od UFO, którzy są przez nich akceptowani, są, że tak powiem, przewidywalni, zagrają taką śpiewkę, jak im się tam ustawi do zagrania, zagrają taką rolę, jaką się im tam mniej więcej, bo to wykreuje, bo to wcale nie chodzi o to, że ktoś przyjdzie mu rozkaz, tylko wystarczy, że ludzie wyczuwają po prostu, w jaki sposób się zachować, żeby osiągnąć karierę, tak, i się tam zabrać z tymi, którzy są silni. I to ja to wyczuwam również tutaj w naszej przestrzeni. To całe blokowanie, wiesz, tych wielu rzeczy, które robiliśmy w sprawie UFO, no przecież likwidacja, wiesz, NTV, to było 2 czy 3 lata temu, w tej chwili już będzie, w 20 tam czy 21 roku, to po prostu, no to było takie już bezczelne uderzenie, wiesz, ten dorobek ufologiczny był naprawdę, jeśli chodzi o Polskę, bardzo duży przecież, naprawdę, zresztą widziałeś na forum UFO, że jakieś tam fragmenty tej wielkiej pracy pokazaliśmy i to jest ewidentnie też przejaw takiej cenzury niepisanej, którą odczuwam ja osobiście. I wydaje mi się, że spora część środowiska nasza, która była od początku antysystemowa, w sensie antykowidowa, tutaj wiesz, jest jakby, rozumiesz, jest już jakby na smyczy, w sensie ta smycz jest dla dziennikarzy, żeby tych nie wpuszczać. Tak? Ja rozesłałem na przykład zaproszenia na UFO Forum informacje, że to jest gratka, czegoś takiego nie było tyle lat, tu w ogóle zjechali się, ty byłeś, więc mnóstwo tego i po prostu nie zareagowali po prostu, no bo to nie są prawomyślni ludzie. I tu nie chodzi o nieprawomyślni w sprawie UFO, bo oni z chęcią by o tym UFO powiedzieli. Tylko że ludzie, którzy to kreują, my, większość ufologów, którzy tam była, to nie są ludzie, którzy po prostu liżą, czy tam, wiesz, jedzą z miski, Tak. wiesz. Nie Tak, występują. zupełnie się z tym zgadzam, oczywiście. Jest rodzaj selekcji, że Tak. trzeba stworzyć naszą tutaj drużynę, która przejmie to wszystko i dalej my już powiemy, jak to dalej pociągnąć. Tak mówią ci, którzy starają się sterować tym ruchem. I dlatego właśnie tak, w taki sposób zamknięto Greera praktycznie w medialnej klatce, że niewiele o nim słyszymy, mimo że on cały czas się wypowiada. Jest ciągle aktywnym ufologiem, tak jak to było dawniej. Natomiast to, że powołuje konferencję prasową, jest gdzieś to znika w przestrzeni. I nikt o tym nie wie, nikt o tym nie dyskutuje. Taką drugą osobą, która zaczęła znikać z tej przestrzeni, według mnie jest Richard Dolan, który jest świetnym historykiem, był w pewnym momencie takim bardzo znanym ufologiem, o którym mówiono, że jest kimś w rodzaju, takim będzie pośrednikiem pomiędzy mainstreamem a tą ufologią, bo był niezwykle elastyczny. A teraz widzę wyraźnie, że jest jakby wypychany poza ten główny ring ufologiczny, ponieważ gdzieś komuś coś tutaj nie pasuje, że on, reprezentując świat naukowy, świetnie porusza się w kwestiach UFO, i bardzo o tych sprawach bardzo dużo mówi, tłumaczy jej, pokazuje najrozmaitsze zależności, które są niewygodne. Także to taki jest dla mnie kolejny przykład, który się rozgrywa na naszych oczach i pewnie dojdzie do następnych także. Także jest to pewien proces. Dobrze, to jest świetne to, że to właśnie też to zauważasz. Ja tutaj to dałem przykład nasz skromnie polski i to, że dokładnie chodzi o to samo. A tak pomyślałem teraz już tak bardziej ku końcowi, powiem ci, czy może jak będziemy teraz się wybierali do Stanów Zjednoczonych na spotkanie w Chicago, tak, to mamy być w październiku i no myśmy sobie tam oczywiście pewne rzeczy już jakby my w New Jersey Tak mówili, jest. pytałem się, czy warto, wiesz, stukać i próbować dobić się do Waszyngtonu, do tych różnych tych, czy też na przykład nie próbować spotkać się z Greerem, a nawet pojechać, gdyby się tak składało czasowo, na, czy pojechać w sensie, no dostać jakieś zaproszenie oczywiście na tego typu sesję, jak to się mówi, Skywatch, jak to kiedyś jeszcze robiono właśnie nocną, właśnie z Greerem. Zamiast próbować dobijać do tych wszystkich, wiesz, urzędników, czy też kongresmenów i polityków, może postawmy na tych, którzy pracują w relacjach z pozaziemskimi, a Greer. Dokładnie. I jest to dobry pomysł, tak. Jest to znakomity pomysł, bo tutaj coś się wydarza, coś się rozgrywa absolutnie niecodziennego, gdy z kolei, jeśli chodzi o urzędników, ich reakcja będzie przewidywalna. Oni najwyżej w przypływie dobrego humoru mogą powiedzieć, że zrobili co mogli
i że czekają na następne możliwości. A możliwości, co oznacza, że ten wiatr polityczny zawieje z właściwej strony, bo ktoś coś będzie chciał uzyskać dzięki temu. I wtedy oni znowu się uaktywnią. A póki co, jeżeli takiej woli nie będzie, to będzie to tylko spotkanie. Będzie może przyjemne, można się sobie będzie zrobić zdjęcie z kimś, kto brał udział w tej edycji właśnie kongresowej tego ujawnienia. Ale w przypadku Greera jest to coś niecodziennego, ponieważ jest to człowiek legenda i uczestniczyć w I tym, też co on robi. Wiedzę na gigantyczną wiedzę z kulis tego wszystkiego. No to jest, tak oczywiście. Pomysł rodzi. Wiesz, ja i tak już na forum UFO pamiętam taki też moment takiego napięcia tam, tutaj ja to się nieraz tak potrafię unieść i w którymś momencie, kiedy chodziło właśnie o ten establishment, myśmy tam dyskutowali, że oni nam tu ciągle dozują, że ciągle swoją grę prowadzą, że mają swoich bohaterów, nas tutaj trochę jakby tak trzymają na dystans, to ja powiedziałem, a w zasadzie to po prostu po co oni tam są potrzebni? My już nie potrzebujemy, my nie potrzebujemy sobie niczego udowadniać. Dla was fakt, że oni już tu są, jest oczywisty. Oczywiście, że weryfikujemy po swojemu, bo wiadomo, że jest dużo takich rzeczy nie do końca pewnych i prawdziwych, ale w zasadzie my nie potrzebujemy do tego, żeby stwierdzić, że oni już tu są. My nie potrzebujemy prezydenta, profesora, rządu, my nie potrzebujemy tego. My to po Ale prostu tak. wiemy z siebie, to są miliony ludzi na świecie i w zasadzie możemy powiedzieć, słuchajcie, a róbcie sobie co chcecie, musicie sobie, my tu mamy swój świat, mamy swoich ludzi typu Grill i jeszcze tu w Polsce, bo też się na pewno zdarzy ktoś, kto ma na prawdziwy kontakt i budujmy po prostu swoją własną przestrzeń. A co tam? To znaczy, że co, tworzymy odrywającą się cywilizację? No wiesz o tym, że mówi się o tym tak zwanym równoległym rozszczepieniu się świata, o wzniesieniu. My często mówimy nowa cywilizacja, nowa ziemia. Nowi ludzie, nowa era, tak harmonia kosmosu też w tym roku ma taki podtytuł. I w zasadzie uważam, że powinniśmy skupić się na sobie i rzeczywiście na tych uczciwych, na tych, którzy mają pasję, na tych, którzy mają intencje, którzy w ogóle mają szersze przemyślenia dotyczące jak żyć. Jest mnóstwo ludzi od permakultury, od tych ekoprzebudzenia, ale takiego prawdziwego eko. Nie chodzi oczywiście o te, wiesz, akcje korporacyjne. Propagandę. Tak. Tylko życia zgodnie z naturą i po prostu idźmy w swoją stronę razem z tymi istotami kosmicznymi, które są może w podobny sposób sprofilowane, bo takie zapewne są, no muszą być, nie może być inaczej. I zostawmy po prostu tamtych popaprańców, bo takich nazw, po prostu niech się tam dalej pałują, wiesz. To tak, I wiesz, tak. tak sobie powiedziałem, tak trochę na wiwat, wiesz. Ale to jest świetne, bo myślę, że na tym to powinno polegać. Powinniśmy cieszyć się tym, że możemy stworzyć środowisko, w którym możemy swobodnie wyrażać swoje myśli i swobodnie próbować to, co praktycznie nikt nie chce, abyśmy robili na szeroką skalę, żeby właśnie żyć w zupełnie innym rytmie, w zupełnie inny sposób niż ten, od których chcieliby, żebyśmy my byli zależni. Także myślę, że to środowisko, które się tworzy także dzięki takim spotkaniom jak na UFO Forum, właśnie jest czymś niezwykle wartościowym. Być może najbardziej wartościowym z tego wszystkiego. Nawet jeśli miałoby się okazać, że nawet za następne 80 lat nadal nie będziemy w stanie nawiązać kontaktu takiego twardego, w 100% pewnego, że będą za 80 lat ludzie, ktoś wygrzebie na przykład naszą rozmowę Tak. z dzisiaj i powie, no zobaczcie, oni próbowali, wydawało im się, że są tak blisko, a my 80 lat później jesteśmy w tym samym punkcie. To mimo wszystko pielęgnowanie tej alternatywnej świadomości, tego, że nie jesteśmy sami, tego, że możemy żyć inaczej, tego, że nie musimy słuchać naszych władców i być tak naprawdę niewolnikami, ma tu ogromne znaczenie. Dlatego w tym sensie UFO, czy istoty pozaziemskie, czy kosmici, czy cokolwiek, jakkolwiek ich nazwiemy, są swego rodzaju symbolem tej wolności i braterstwa również, ale i symbolem wolności, ponieważ otwierają przed nami niezmierzony wszechświat, a tam łapki korporacji i macki już nie mają takiego dostępu. I wiesz co, tak właśnie powiedziałeś tutaj, ja wspomniałem wczoraj w takiej nocnej audycji, wiesz, że pani współwłaściciel, wiesz, tego starego młyna, gdzie mieliśmy tą konferencję, tak, UFO Forum, ponieważ tam jeżdżę, już tam sprzątałem, siedliśmy tam na chwilę przy, jak to się mówi, herbacie. I ona powiedziała taką rzecz, ja ją powtórzę, mówiłem też wczoraj. Wie pan co, to ciekawe, bo tak tyle tych osób było i tak wy tacy wszyscy jesteście wobec siebie życzliwi, tacy ci ludzie byli wobec siebie życzliwi, wiesz? Ona tam na co dzień przecież ma mnóstwo przeróżnych ludzi, czy to wesela, czy jakieś tam różne, wiesz, wydarzenia, może nie konferencje.
I ona, bystra, bardzo inteligentna kobieta, ona po prostu zauważyła taki właśnie detal, by się zdawał, że ty wszyscy byliście wobec siebie tacy życzliwi. No przecież większość się nie znała, fraza, byli tacy życzliwi. I właśnie to może, i o to w tym wszystkim chodzi po prostu. Ja też uważam, wiesz, że ten czas to tak, takie był taki, jakby takie przeniesienie, taki bąbel, że tak powiem, grawitacyjny. Wiesz, myśmy jakby trochę znaleźli się w innej rzeczywistości, ale takiej, to żeśmy sobie sami stworzyli właśnie tą ciekawością świata, tą życzliwością, otwartością. Nawet jak jest różnica zdań, to każdy się tam jakoś właśnie słuchał drugiego i to wszystko, i tyle, tylko tyle albo aż tyle, wiesz? To było bardzo cenne, Najcenniejsze rzeczywiście. w tym wszystkim, nie? Tak. Atmosfera rzeczywiście była wspaniała i to się dało wyczuć w powietrzu. Ten taki właśnie spokój, żadnych jakichś tych Bandur, takich skutyk, niebezpiecznych emocji. gdzie? To było absolutnie wspaniałe, wspaniałe doznanie. Tego się gdzie indziej chyba nie spotka na tak ogromną skalę, na tyle ludzi. Ale może w mikroskali nam się uda, ponieważ ten 11 maja, przypomnijmy, dwa bratanki, to jest Kwiatkowskiego 145 w Rzeszowie, 11 maja, godzina 16. Mamy tam zarezerwowane na 4 godziny, zaliczkę zapłaciłem za salę, także chyba nam nie odbiorą, bo... Już się tutaj pilnuję, wiesz? I oczywiście zapraszamy wszystkich. Tam jest jakaś osiem, można na eventu.pl kupić sobie wejściówkę, jak zostaną na miejscu. Może dojedzie jeszcze nasz kolega, nie wiem, gdzie teraz jest za granicą, mówię tutaj o Arku, prawda? Miazga, gdyby był, on tam przecież całe badania porobił na No Podkarpaciu. właśnie. Bardzo byłoby fajnie, gdyby może by przyjechał, gdyby był już w Polsce, to na pewno go zapraszamy. No i wszystkich chętnych, żeby spotkać wszystkim ciebie, no bo ja tu tam zawsze sobie tam w tym Rzeszowie nieraz byłem, ale ty po 15 latach, słuchaj, a dla ufologów to w ogóle cię tutaj nie było w takiej formie, zauważ, fizycznej, dla ufologii polskiej. No. No nie, bo ja byłem z zewnątrz praktycznie, nie miałem żadnego dostępu ani kontaktu, Tak. ale przez ciebie się to wszystko zmieniło i jest to absolutnie dla mnie fascynujące. Ja w tej chwili tu muszę się troszeczkę pousprawiedliwiać, bo po tej intensywności życia, no to ja muszę, najlepiej to ja bym do jakiejś komory termobarycznej się schował i gdzieś się zresetował w tym wszystkim, bo w tej chwili dopiero teraz dogoniło mnie to zmęczenie, te emocje. Te wszystkie wrażenia, te miliony rozmów, te historie, jakie się tam wydarzyły. Także mam nadzieję, że tą formę odzyskam do Rzeszowa. A tak póki co, no muszę tu lekko dojść do siebie na tym Podkarpaciu, gdzie jestem pod Rzeszowem. Wszystko wskazuje na to, że się doskonale to uda, no i że będziemy się z Państwem spotykać częściej w różnych okolicznościach. I jak widzicie, coś się dzieje w tym ruchu. Cały czas szukamy jakiegoś nowego przełożenia. Nawet jeśli dziś nie znaleźliśmy rozwiązania, to nie znaczy, że jego nie ma. Będziemy go szukać nadal i dlatego wszystkich Państwa zapraszamy na te nasze spotkania, do tego aktywnego uczestnictwa, po to, żeby tą siłą, tą wspólnotą przepchnąć ten system w to miejsce, któremu jemu się należy, czyli nie aż tak ważne w naszym życiu. A jak powiedziałeś, to, że to nasze środowisko, to, że spotykamy się, jest wspaniała atmosfera. Nawet to ludzie z zewnątrz, którzy zjedli zęby na tego typu imprezach, natychmiast dostrzegają, że ci wszyscy ludzie lubią się nawzajem, że jest atmosfera przyjaźni, atmosfera pięknego, sympatycznego pikniku, jest atmosfera uprzejmości, jest atmosfera chęci wymiany zdań ze sobą. W bardzo pięknej formie, bez kłótni i wygrażania sobie. Dlatego nawet z Alwitem narzekaliśmy, że żadnych skandali nie było, żadnych ekscesów. A my robiliśmy, co mogliśmy, żeby zaślężyć tam dobrze, w tej całej przestrzeni. I dlatego chcemy, no, to kontynuować. I Tak, tym myślę, że bardziej, że to dobra droga. wychodzimy z tego kokonu do normalnego życia i nie będzie nam brakowało różnych takich, wiesz, emocjonalnych, toksycznych sytuacji, więc raz na jakiś czas to nasze zetknięcie w takiej formie właśnie, jak to pięknie opisałeś, to jest jak balsam i powiem Ci, Chris, naprawdę bardzo Ci tutaj dziękujemy za to, że przyjechałeś, bo no, może nawet sobie nie zdajesz sprawy i w jak potężnym zakresie też wprowadziłeś tutaj do tego środowiska, wiesz, po prostu dobrą energię. Wiesz, o co chodzi? To już nie chodzi o informacje, o te miliony, wiesz, no, czy się przesadzam, ale setki, tysiące przeczytanych książek, wiesz, i tych skojarzeń ciekawych i różnych detali, tylko po prostu sposób, w jaki obcujesz z ludźmi. Ludzie zawsze mówią, o kurczę, że życzliwie, że spokojnie, że z uwagą, wiesz, i to, że po prostu tutaj przywiozłeś siebie, wiesz, i tą dobrą energię, to jest, wiesz, wartość jeszcze, ponad to wszystko, ponad tą wiedzę, wiesz. To tak dla mnie, ci powiem, jak ja to. No ja też z tego się cieszę. Już ja patrzę zupełnie z innego punktu, mojego własnego punktu widzenia, bo dla mnie było to coś absolutnie niezapomnianego.
z czym jeszcze sobie nie potrafię tak do końca poradzić. Skąd to się wzięło, jak to się stało, nie wiem do dziś, ale było to wspaniałe wydarzenie. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że drgnęło coś, co ma olbrzymią wartość, że Forum Ufologiczne po tych wszystkich latach odżyło, pokazało tym, że było wypełnione szczelnie od ściany do ściany, że ludzie chcą tych tematów, chcą rozmawiać o UFO i ta idea wcale nie znika, bo są inni, którzy tam zajmują się jakimiś rzeczami, które wydają mi się bardziej ważne. UFO jest ciągle dla ludzi ważne. Ciągle chcą się z tym, o tym mówić, chcą się z tym spotykać i o tym dyskutować. Więc to jest chyba ta największa wartość. Ta możliwość spotkania, możliwość wypowiedzi, możliwość przedstawienia różnych punktów widzenia. Nawet często bardzo, powiedziałbym, kontrowersyjnych, co również jest warte. Dzięki temu mogliśmy no, trochę inaczej niż zwykle, bardzo mocno o tym podyskutować, co o tym sądzimy. Ale myślę, że to jest bardzo zdrowe, bo każdy powinien sobie móc na ten temat wyrobić opinię i posłuchać, co sądzą na ten temat zupełnie inni. Dzięki temu jesteśmy przygotowani na coś, co być może kompletnie w którymś momencie zmieni nasze życie. I to jest dobre. Jestem za. Wiesz. Także widzimy się 11. Potem jeszcze oczywiście część tych tematów będzie przerobiony na Harmonii Kosmosu. No a z Chrisem widzimy się najpóźniej tam u ciebie w Stanach. Tak? A może coś się że przylecisz wcześniej. Czy życie teraz, wiesz, takie niespodzianki, że nigdy nie mówmy, że coś jest niemożliwe. Oczywiście, oczywiście. Także. Wielkie dziękuję, Chris. Ja również dziękuję. Żebyśmy mogli rzeczywiście 11 po prostu. Ja chyba przyjadę pociągiem z Zasią, bo pomyślałem sobie, że też chciałbym być wypoczęty, a w pociągu to sobie siedzisz, jeszcze sobie poczytasz książkę albo jakiś materiał twój przesłucham i się widzimy. Wszystkiego dobrego, dzięki bardzo. Również, dziękuję również.